Jestem! O kurczę, pilot mi się zawiesił. O, jestem na wizji. Witam wszystkich. Studio Yahoo, jestem czym jestem. Dzisiaj jestem wielkim ogrodem. I dzisiaj opowiem wam historię o ogrodzie, w którym wyrastają drzewa z nasionek gorczycy. Tak. Tak, doszedłem do wniosku, że właściwie nie mam innego tematu, a ten temat jest bardzo dobry. Więc zapraszam was dzisiaj na film o ziarnku gorczycy, taka przypowieść, Królestwo Boże, które jest porównane do ziarnka gorczycy. W tym królestwie Jezus opowiada to jako przypowieść, a indywidualnie opowiadał, wyjaśnia sprawę każdemu z apostołów, który to przechodzi. A ja się podzielę tym z wami. Tym, co on opowiada każdemu indywidualnie. Tak więc zapraszam na dobry film. Naprawdę będzie bardzo dobry. Witam wszystkich. Myśleliście, że co, że dzisiaj filmu nie będzie. Niedziela, filmu miało nie być. No właściwie miało nie być, ale tak w ostatniej chwili, dosłownie 10 minut temu, wpadła mi myśl, że właściwie można o tym zrobić. Dlaczego? Dlatego, że dwóch księży z moich ulubionych kanałów, a co, także na takie kanały zaglądam. Zresztą bardzo fajni księża. Dzisiaj poznacie jednego. Bardzo fajny gość. Proponowałem mu, żeby się gość ożenił, bo jest naprawdę fantastycznym materiałem na męża i na fantastyczną rodzinę. Tutaj mógłby być księdzem i mężem jednocześnie. Tym bardziej, że na tej drodze mistrzów tak naprawdę, żeby osiągnąć zbawienie, trzeba się ożenić. Czyli kapłanem człowiek powstaje się wcześniej na tej drodze mistrzów, ale później przychodzi małżonka, oblubienica, żeni się w tej komnacie małżeńskiej i wtedy staje się z kapłana, właściwie staje się, kim się staje? Wtedy już full kapłan się staje. Było połówka kapłana, a potem jest full, bo dwie połówki serca się łączą i mamy całego zintegrowanego anioła. O! I jest bardzo fajnie. No dobra, to w takim razie zapraszam na oglądnięcie filmu tutaj albo w innym miejscu. Dzisiaj będziemy oglądać w innej komnacie. Już tą komnatę przygotowałem. Tak więc zapraszam na film, a ja będę sobie rysował podczas tego, jak ten film będziecie oglądać. Tak więc działamy, lecimy. Niech się dzieje. Czekajcie, przyłączę się od razu. Tak, przyłączę się, tylko gdzie? Tu. O! Widzicie, jestem ja i nade mną to prawie. Jest przygotowany ekranik i lecimy. Tak więc zaczynamy. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Jezus mówił do tłumów. Z Królestwem Bożym dzieje się tak, jak gdyby ktoś nasienie wrzucił w ziemię. Czy śpi, czy czuwa, we dnie i w nocy, nasienie kiełkuje i rośnie, sam nie wie jak. Ziemia sama z siebie wydaje plon. Najpierw źdźbło, potem kłos, a potem pełne ziarno w kłosie. Gdy zaś plon dojrzeje, zaraz zapuszcza sierp, bo już pora na żniwo. I mówił jeszcze: z czym porównamy Królestwo Boże lub w jakiej przypowieści je przedstawimy? Jest ono jak ziarnko gorczycy. Gdy się je wsiewa w ziemię, jest najmniejsze ze wszystkich nasion na ziemi. Lecz wsiane wyrasta i staje się większe od innych jarzyn. Wypuszcza wielkie gałęzie, także ptaki podniebne gnieżdżą się w jego cieniu. W wielu takich przypowieściach głosił im naukę, o ile mogli ją zrozumieć, a bez przypowieści nie przemawiał do nich.
Osobno zaś objaśniał wszystko swoim uczniom. Oto słowo Pańskie. Moi drodzy, kiedy sobie czytam tą Ewangelię dzisiejszą, też trochę pewnie pierwsze czytanie, bo ono jest podobne, to mam wrażenie, że jednym z tematów, który jest tu poruszony, to jest temat działania Pana Boga i naszej niezgody na to działanie. W sensie niezgody, bo się bardzo często spodziewamy czegoś innego i Pan Bóg nam próbuje nieustannie tłumaczyć, że On inaczej działa. Że bardzo wielu z nas, trudno powiedzieć czy wszyscy, ale bardzo wielu z nas, ma jakieś inne oczekiwania i dlatego jesteśmy często rozczarowani. Już mówię, o co mi chodzi. Chciałbym, żebyśmy zobaczyli trzy rzeczy w tych dwóch przypowieściach, które pokazują pewien sposób działania Pana Boga. I mam takie przekonanie, a może mówię tylko do siebie, ja mam ciągle niezgodę na taki sposób i chciałbym, żeby to ciągle było inaczej. Jaki jest pierwszy punkt? Zwłaszcza kiedy Pan Jezus mówi o Królestwie Bożym. Królestwo Boże to jest oczywiście bardzo wielka rzeczywistość, ale potraktujmy ją w taki sposób, że to jest po prostu działanie Boga w nas, bo na tym to polega. Królestwo Boże to jest przychodzenie Boga ze swoim działaniem do człowieka, gdzie Pan Bóg chce przekształcić człowieka, żeby był właśnie jak Jego Królestwo. Więc zobaczcie, że Pan Jezus mówi o tym, że to jest zawsze ziarno. Nie drzewo, nie owoc, nie kłos, ale ziarno. W sensie będzie z tego kiedyś drzewo, będzie z tego kiedyś kłos, będzie z tego kiedyś coś do jedzenia. Ale kiedy Bóg przychodzi ze swoim działaniem, to przychodzi w postaci ziarna. Co to znaczy? Łaska Boża jest zawsze i przede wszystkim, albo można powiedzieć tylko i wyłącznie, potencjałem w nas. Czyli Bóg nie daje nigdy gotowca. Bóg nie przychodzi z bochenkiem chleba. Większość z nas bardzo by chciała, kiedy jesteśmy głodni, i mam na myśli różnego rodzaju głody oczywiście, kiedy mówimy, Boże, po prostu już nie mogę, daj mi jeść, po prostu już nie wytrzymam, to mamy ochotę, że Pan Bóg przyjdzie z wielkim kromalem, posmarowanym smalcem i najlepiej jeszcze z ogórkiem kiszonym, nie? Pan Bóg mówi, ziarenko, co tutaj zasadzisz, potem trochę tam popielęgnujemy, to będzie rosło, potem ci wyrośnie, no z tego będzie kiedyś chleb. Ale dostajesz ziarenko. I kochani, bardzo często, nie chcę powiedzieć, że zawsze oczywiście, bo Pan Bóg nigdy nie jest jednorodny w swoim działaniu. Jak potrzeba, to nas zasypie całą piekarnią, jak będzie trzeba. Ale... Tak. Jestem tu. Widzicie mnie, jak rysowałem? Nie zdążyłem, nie nadążałem za tym, ale mniej więcej tak naprawdę to jest właśnie to, o czym jest ta fantastyczna przypowieść. Trzy sposoby przyjmowania łaski Bożej. W zasadzie to nie chodzi o sposoby przyjmowania łaski Bożej. Tu chodzi o ostatnią rzecz, też, ale trafiło się. Właściwie czegoś takiego doświadczam od jakiegoś czasu i właśnie się z wami teraz podzieliłem. Jestem tym ogrodnikiem, a właściwie tak, ja jestem ogrodnikiem. To ode mnie zależy tak naprawdę. Dajmy się teraz na cały ekran chwilę, moment. O, hejo, jestem duży teraz. Byłem mały, teraz jestem duży. Tak, te ziarnko gorczycy też na początku jest mała, potem jest dużym drzewem. O, to jestem ja, o takie drzewo ma być, a jeszcze większe. O, widzisz, psy nawet, słyszeliście. No, one skąd mogły wiedzieć? A wiedziały. A ludzie nie wiedzą. No, ja wiem, to wystarczy. No, dzięki bardzo, za moment. Tak więc, tym drzewem jesteśmy my. To fajnie jest, bo na przykład wschodnia religia, w zasadzie buddyzm, niekoniecznie religia, tu nie ma to znaczenia. Religia, nie religia, nie jest błędem nazywanie buddyzmu religią. Ale w buddyzmie Gautama Siddhartha, czyli ten pierwszy Budda, siedział przy drzewie, medytował sobie. Czyli w zasadzie akurat tam były drzewa. No, gdyby urodził się na pustyni, na pustyni nie ma drzew, no może w oazach są drzewa, ale na przykład tam pustyni nie ma drzew. I kto by pomyślał, żeby opisać to w ten sposób,
że o, tutaj siedzi Gautama Siddhartha przy drzewie, przecież tam nie było żadnych drzew. To nie pasuje historia, ale zawsze tło historyczne danego miejsca było wykorzystywane do stworzenia przypowieści. I przypowieść Gautamy Siddharthy jest przypowieścią z jego okolicy. On siedział sobie przy drzewie, ale tak naprawdę to on był tym drzewem. Tak samo jak Jezus po drugiej stronie, kawałeczek dalej, na tej samym globie. Zresztą właśnie na pustyni, bo ta cała Jerozolima, wszystko to właściwie to pustynia. No i gdzie on sobie siedział? On siedział w Jerozolimie. I on był Jerozolimą. W zasadzie to jest ta sama opowieść. I teraz w momencie, kiedy człowiek jest na pustyni, właściwie na samym końcu, ostatni przebieg właściwie z przebiegów i tak dalej, i tak dalej, to właściwie przychodzi Chrystus i w zasadzie Chrystus przychodzi i on dba, pielęgnuje o ten ogród. Ten ogród mamy na ziemi, czyli na pierwszej czakrze ziemskiej, na tym rysunku to bardzo fajnie widać. Tam jest tylko ziemia, innych czakr tam nie oznaczamy, bo nie ma dzisiaj potrzeby. Rzucmy to, to jest ten rysunek dokładnie. I tu mamy tą czakrę ziemską. Dobra, wracam do kamery, znowu chcę się stać większy. To chyba to, dobra. Tak więc tam są te nasionka. Ja jako ogrodnik po prostu sobie patrzę i obserwuję, co się dzieje. Rozumiecie? I teraz w moim ogrodzie, mówię o całym siebie w zasadzie, ale ogród jest na dole, to jest przestrzeń niebieska, Królestwo Niebieskie jest w nas. Tak więc jasna sprawa jest, że ten ogród też jest w nas. I Chrystus jest w nas. I nasionka są w nas. I konkol, nie, nasionka konkolu, w zasadzie konkol, też jest w nas. Ale tym konkolem to jest nefilim. To są te węże, które zostały spłodzone, gdy powiedzmy Chrystus, czy ogrodnik, kochał się, oddawał się przyjemnościom seksualnym z ciemnymi, powiedzmy, tak, z celnikami. To jest ogólnie fajna historia. Każdy wzniesiony uprawiał seks z celnikami. Dobra, ucztowali, no, ucztowali. To tak ładnie powiedziane. Jakie ucztowali? To dzisiaj mówimy na wprost. Ja na tym filmie mówię wam na wprost. Chyba, że chcecie, będę bajki opowiadał. To będziecie się domyślać, co znaczy. Nie, dzisiaj bajek nie będzie. Chcieliście prawdy, to będzie prawda. Jak komuś się nie podoba, może zmienić kanał. Tak więc tak jest. Jezus uprawiał seks z celnikami. I z celniczkami też. Jeśli kto. Dobra, może być z celniczkami. No to już pójdę na waszą korzyść. Jak ktoś przejmuje tak się bardzo. Ogólnie Jezus był człowiekiem, ale Chrystus w nim, który dał, to właśnie Chrystus uprawiał seks. Chrystus? No Chrystus. No to właściwie Chrystusa chcą ci celnicy. Oni z Chrystusem chcą zmieszać, bo on im się na Chrystusie zależy. Tak? To taka dziwna rzecz. To nie, im nie zależy na nas, na ludziach. Oni chcą wydostać tego Chrystusa z nas. Zabrać go dla siebie. I jakoś tak. Bo wiedzą, że jak będziemy mieli Chrystusa, to my jesteśmy nietykalni. I oni nic nam nie mogą zrobić. Jak odejdziemy, skończy się życie, to mamy Chrystusa po swojej stronie. A oni chcą mieć go po swojej stronie. Znaczy, chcą go uwięzić. A Chrystus chce z nami zostać. I teraz, w momencie, kiedy Jezus był głupi, każdy wzniesiony był głupi w swoim czasie, kiedy przychodził drogę mistrzów, oddawał się perfidnemu, rozkosznemu, diabelskiemu, szatańskiemu seksowi z celnikami. A celnicy oczywiście to byli ci, którzy, czyli to była ta strefa cienia. A ze strefy cienia przychodzili celnicy. Przychodziły takie części tego nadzorcy, czy tego ciemnego, który walczył o waszą duszę.
Znaczy, Chrystus walczy o waszą duszę, żebyście wygrali, a On walczy o waszą duszę, żebyście przegrali. To jest ta różnica. Fajnie. I teraz cała rzecz, jaka się odbywa, należy za... Muszę narysować coś jeszcze na tym rysunku. Niestety, myślałem, że się, nie że się bez tego obejdę, ale jednak jeszcze czegoś brakuje na tym rysunku. To teraz tę dorysujmy. Oczywiście każdy kościół ma przedsionek. Dlaczego ma przedsionek? To Stary Testament bardzo fajnie to objaśnia. To jest ta część kościoła, która jest oddana właśnie tym, którzy nie należą do kościoła. A kościół ma przechodzić próbę. Czyli tak na dobrą sprawę teraz narysuję ten przedsionek. Drzewo, które symbolizuje nasz ogród w Królestwie Niebieskim, czyli w nas, też ma ten przedsionek. Więc teraz narysujmy ten przedsionek. Dzieciom, którzy mają mniej niż 18 lat, proszę o wyjście, nie oglądanie, będę rysował przedsionek niebieski. Dla tych tak zwanych niekościelnych, czyli dla celników. Celnicy nie mają prawa zostać wpuszczeni do świątyni, ale im oddana jest ta część tej świątyni, czyli przedsionek. A że, dobra, to rysujmy ten przedsionek w takim razie. Przedsionek znajduje się źdźbełko wyżej. Myślicie, że dokładnie go malował? Nie będę go tak dokładnie malował. To jest ta kulka. Jeśli to jest czakra ziemska, to tu jest czakra seksualna. To jest seks seksualna. To jest ten przedsionek. U mężczyzn to widać lepiej, u kobiet trochę mniej, ale w końcu chodzi o tu jest ten przedsionek. I Nefilim, czyli konkol, te węże długie, bo to olbrzymy są, one mają po kilkaset kilometrów. O, tutaj taki zrobi. One próbują się tu dostać do środka i wejść do środka. I oni one chcą, to ja to napiszę, że to jest konkol, ale napiszę też, że to jest Nefilim. No w każdym razie to są chwasty. Chwasty. I jeśli je wpuścicie do ogrodu i one wejdą wam do środka i po całym ogrodzie się zaczną, no wiecie co, to zaczną zabierać wodę żywą, która płynie stąd. Tutaj czekajcie, czerwony kolor, w zasadzie nawet niebieski, bo to życie jest. To jest woda żywa, która sobie tutaj jest ten ocean wody żywej, prawda? I on tu się pnie. I pnie się tym drzewem na górę. Tu we wszystkie rośliny. Tu bucha normalnie tym płomieniem. Takim fajnym. Oczywiście zasila każdą gałązkę tego drzewa. I tak dalej. I to oczywiście tu idzie innymi kanałami. Także to drzewo ma wiele kanałów. W zasadzie ma tysiące, setki, miliony kanałów normalnie. Patrzę, czy wszystko gra. Wszystko gra. Widzicie dokładnie, co trzeba. To jest to drzewo. Jestem gnostykiem, więc z poziomu gnostyckiego dokładnie tak to wygląda. I teraz, no niestety, muszę jednak tego przedsionka trochę więcej namalować, bo nie widać. Tak więc dobrze, że można ten przedsionek namalować. I tak nie będę do końca malował, żeby się nikomu nie śniło w nocy. I ten przedsionek jest dany niekościelnym istotom, czyli właśnie tym nefilim, które tutaj próbują was wejść tam do środka, ale wy nie pozwalacie im wejść do środka. To taki prawidłowy, doświadczony ogrodnik. Jeśli jesteście już doświadczonymi ogrodnikami, a ja już jestem. Oczywiście, jeśli ktoś jeszcze nie jest doświadczony, może sobie pozwolić, bo jest odpowiedni czas na błędy na tej pustyni, więc pustynia wybacza błędy.
szczególnie na początku, nawet na końcu wybacza, tak się nawet okazuje. Wtedy co się dzieje? Wtedy te chwasty wchodzą wam do środka i piją, zapijają tą wodę, a ta woda przestaje zasilać te nasionka, które tam są i one nie mogą rosnąć. A jak woda się kończy, to są także zjadane te nasionka. A w zasadzie jeszcze inaczej, to tak jeszcze jest przypowieść o skale, która opisuje dokładnie to samo doświadczenie. Kiedy tej wody brakuje, zwala się też światło, a co się ze światłem na dole dzieje? Kamienieje. A wiecie, jak to jest, jak się nasionka rzuci na kamień? A niestety nie mogą się ukorzenić na skale, dlatego usychają. Jak fantastycznie dokładnie opisuje to doświadczenie, te historyjki, te przypowieści. Dokładnie to na samym końcu, co się dzieje na pustyni. I teraz, gdy my nie wpuszczamy tych konkoli tym przednim kanałem od zachodu, czyli zachodnia brama, to jest ta Betesda. To jest jednocześnie Betesda, bo to ja od razu, że tak mi przychodzi, żebyście wiedzieli, to jest dokładnie tu, to jest tutaj, jest ten kielich. Tu jest w ogóle święty Graal. Jeśli ktoś chce wiedzieć, to jest święty Graal. Kurczę, zmieńmy pióro. To jest święty Graal. Jeziorko Betesda. Tak też jest określana w Nowym Testamencie. Święty Graal to jest zupełnie w innych pismach określane. To jest dokładnie to jest ta druga brama. Druga brama. Musicie słuchać moich słów, bo nie do końca widać, czy to jest dwójka, czy to jest trójka, ale tak mniej więcej jest. Aha, nie przyłączyłem się, nie widzicie, co ja tu dorysowałem. No to mówcie mi, czekajcie chwilę zaraz. To jeszcze wejdę na tablet. O, dorysowałem tu parę rzeczy. Czyli tutaj mamy tego członka. Znaczy nie, to nie jest członek, to jest przedsionek wielkiej świątyni. Kurde, normalnie. Po 24 możemy dograć wersję dla dorosłych. I tu mamy właśnie tą czakrę seksualną, czyli ona jest jednocześnie, to jest jezioro Betesdy, ale to jezioro Betesdy określane jest też świętym Graalem, czy drugą bramą, to jest druga brama też. Czyli jak, kto, gdzie w różnych pismach one są różnie opisywane. I teraz te konkole, te nefilim, te wasze dzieci, które zostały, narodziły się z seksu, którym się oddawaliście z celnikami, będą takimi chwastami, one są podobne do ojca, z którego powstali. Wy, wielka kobieta, was właściwie, czyli ten Chrystus tak naprawdę, czyli dobrze powiedziałem, Chrystus, który uprawiał z nimi seks. On nie chciał, Chrystus, uprawiać seks, ale jak wyście oddali się w ten sposób, czy w pewnym sensie to był seks właśnie ten homoseksualny, bo w momencie, kiedy się oddajecie, kochacie się z kobietą, czyli śpicie na przykład na brzuchu albo na prawą stronę, czyli no zaraz ja teraz muszę, teraz to musicie mnie widzieć, bo ja teraz pokazuję, czyli na tej części śpicie, także ja akurat oglądam sobie film, to wtedy to wasza kobiecość otwiera się na seks, kiedy celnicy przychodzą. A celnicy nie lubią z kobietą uprawiać seks. Dlaczego? Dlatego, że kobieta jest biorąca. Z kobietą żaden diabeł nie dogada się. Kobietę wyślicie do diabła i macie wygraną. Tam, gdzie Bóg nie może, tam kobietę pośle. I właśnie tak należy. W Starym Testamencie znowu kolejne skojarzenie jest przypowieść o Noem. Nie, to nie był Noe, to jeszcze inna przypowieść, ale podobna, gdzie no właśnie do tego bohatera, nie pamiętam jak się nazywał, czy to nie był Noe, to chodziło o Sodomę i Gomorę. W sensie tam taki gość był. I przyszli aniołowie
I była cała masa tych, wiecie, tych no, niekościelnych, ciemnych, tak dalej, tak dalej. Rafał, ptaszek, i tam dużo tych ptaszków było, jeszcze inne przelatywały, ale chroniły się w tym drzewie. To, dlatego nie nazwałem ptaszek, bo wieloznacznie to wygląda. Nie, dobra, dobra. O 24 może nakręcimy wersję dla dorosłych, teraz kręcimy wersję taką optymalną. I na czym ja skończyłem? No i właśnie, był ten gostek, który w momencie, kiedy z tymi aniołami ci chcieli się kochać, tam bardzo fajnie w Biblii jest opisane, jak ksiądz jakiś będzie oglądał ten film, to będzie wiedział od razu doskonale, o jaką przypowieść mi chodzi. Ja nie pamiętam, nawet wam nie przytoczę, w którym miejscu. W każdym razie dokładnie te wszystkie przypowieści pamiętam, mam je w głowie. Jestem chodzącą Biblią, nawet więcej, bo we mnie jest więcej Biblii niż tutaj nawet są te rzeczy, które były ocenzurowane totalnie. Kurczę, ja skromny nie jestem, ale to nic. To jest dobrze, bo mogę dzięki temu mogę o tym opowiadać. I ten ojciec w celu ratowania gości, czyli tych aniołów, którzy przyszli do niego, żeby wyratować jego i jego rodzinę, musiał zaproponować im seks. I teraz oni chcieli synów, oni chcieli z tymi aniołami. W pewnym sensie to ci aniołowie to byli ci synowie, tak jakby. Ale on nie chciał im oddać tych synów właściwie. Ci aniołowie zresztą tam troszeczkę chyba potrafili nawet wybronić. Ale w końcu razie nie mogli, no tam przeszkadzali im totalnie. Oni potrzebowali ciszy, ja już troszeczkę tak tutaj upiększam tą historię. I co ten gostek zrobił, ten ojciec, ten pan, gospodarz domu? Oczywiście oddał swoje córki. Córki im oddał. Tak jest napisane w Piśmie Świętym. I prawidłowo właśnie o to chodziło. Tam, gdzie Bóg nie może, tam kobietę posłał. A tamci nie chcieli się z córkami kochać. I na tym polegał właśnie trik, który należy tutaj wykonywać cały czas, kiedy oni do ogrodu. To jest też historia o tym ogrodzie. Sodoma i Gomora też jest historią tak naprawdę o ostatnich doświadczeniach. Zresztą Sodoma i Gomora została spalona, bo się ta jedna z kobiet spojrzała wstecz. To nie ma znaczenia. No. W każdym razie wracamy do naszej historii, czyli ten konkol jest fajniejszy zresztą mimo wszystko. A co by było, gdyby gospodarz, bo to gospodarz, czyli ja jestem tutaj gospodarzem i każdy wzniesiony jest gospodarzem. W momencie, kiedy gospodarz będzie chciał otworzyć się na seks homoseksualny, męski, to wtedy nie śpi na brzuchu czy na tym, tylko w tamtą stronę, a najlepiej na plecach, jak się na plecach śpi. Tłumaczę też, że to jest bardzo istotna rzecz, zresztą na samym końcu dojdziecie sami do tego, ci, którzy będziecie na drodze mistrzów i dojdziecie tak daleko jak ja. To wtedy to będzie taki seks i z mężczyznami jest taki problem, że są dawcami, nie biorcami, więc naturalnie będziecie oddawać, czyli otworzycie, wasza świątynia stanie się otworem. Czyli to jest tak, jakbyście otworzyli bramy. I wtedy ten konkol, to wszystko wchodzi do tego ogrodu i zaczyna się rozrastać i zaczyna spijać wszelką wodę. A ta woda nie może zasilić tych prawdziwych dzieci, które są wasze z Chrystusem, czy z tą oblubienicą, czyli z tego prawdziwego boskiego związku, tego małżeńskiego. Więc to jest kwestia wyboru tak naprawdę. Do was należy tylko jedna rzecz. Macie wybór, czy będziecie uprawiać seks heteroseksualny, czy homoseksualny. Heteroseksualny będziecie, czyli nie pozwolicie wejść konkolu do środka, bo po prostu otworzy się ta kobieca część, która będzie cię ściągała. Tak naprawdę będzie wyciągała. Cokolwiek będzie chciało tam wejść, to będzie wyciągała. Będzie się działo wtedy coś takiego. Już wam to pokazuję na rysunku, bo teraz będziecie wiedzieć, bo akurat, czyli kobieta, co kobieta robi? Teraz w momencie, kiedy leżycie na brzuchu lub delikatnie w prawą, na lewym boku, a prawy bok macie na górze. To jest maks, w jaką stronę możecie się obrócić, bo jak obrócicie się jeszcze wyżej, to otwieracie się z kolei na, czyli zmieniacie cały ten mechanizm. I kobieta wtedy na was leży, ale pod spodem,
Czy w pewnym sensie to ma sens? Znaczy nie ma sensu już żadnego, nawet nie da się tego zrobić ogólnie fizycznie, ale nie fizycznie jak najbardziej to jest. I kobieta wtedy działa jak odkurzacz, czyli wyciąga z was te konkole. I te konkole wychodzą. I tu można to porównać do takiego niebieskiego, boskiego odkurzacza, który dosłownie wchodzi tutaj, końcówka rury odkurzacza wchodzi do waszego, tu jest odkurzacz niebieski w zasadzie, czekajcie, tu trochę czerwieni dorobimy, bo to boski, nie, to nie jest czerwień. Taka się, połączyły się dziwnie te kolory. Już tego nie cofnę. Dobra, i tutaj dużo, dużo tego jeszcze możemy tak, o, no jest odkurzacz. I on ciągnie, czyli on wyciąga z was. I to jest prawidłowa, ale co się dzieje z tym, coś, co zostaje wyciągnięte? Oczywiście bardzo od razu to zostaje tu zassane. Tu. Ta kobieta od razu wyciąga i wkłada to tutaj. Cokolwiek z zewnątrz przychodzi, próbuje się tu z wami jeszcze połączyć, niestety to też jest z zewnątrz wyciągane. Czyli żaden ciemny się tak naprawdę do was nie podłączy, bo to ciemni do was się podłączają, nie do tej kobiety, ale wy uprawiacie seks z własną kobietą, no, z własną żoną. Czyli to wygląda w ten sposób, że śpicie na brzuchu, kobieta jest pod wami i kobieta was ochrania. I kobieta z was wyjmuje ten konkol i wrzuca go tu, zasila tym konkolem te drzewo, które zaczyna rosnąć. Ten konkol staje się pożywieniem dla tych dzieciaków, które pochodzą ze związku waszego i waszego, czyli waszego, czyli oblubieniec i oblubienica, czyli para małżeńska. I stajecie się wtedy tą komnatą, a wasze ciało staje się komnatą małżeńską, uprawiacie seks ze sobą, nie z jakimiś celnikami. Jezus nie powinien się w ogóle kochać z celnikami. Ale to normalna rzecz. Dlatego Biblia mówi, że homoseksualny seks tylko w tym rozumieniu. A tak ogólnie nigdy to nie dotyczyło, żeby człowiek nie mógł z człowiekiem. No w ogóle wymyślałem, że dobrze, że nie zakazali w ogóle seksu, bo wtedy by się to pokolenie bardzo szybko skończyło. Dobra, wracam do naszej historii. Co się dzieje w momencie, kiedy jednak jeszcze nie zmądrzeliście, jesteście głupimi mężczyznami, kobietami, no nieważne, czyli otwieracie się na górę, czyli w tym momencie kobietę bierzecie na górę, nie na dół, a na górę, jesteście pod spodem. Wy macie być na górze, to ogólnie nawet naturalne, żeby mężczyzna był na kobiecie, a nie kobietę brał na siebie. Ale jeśli odwrócicie to i kobietę weźmiecie na siebie, wtedy wszystko się zmienia. Wtedy kobieta nie jest już odkurzaczem. I dzieje się taka rzecz, taka fizyka, że wtedy ten konkol, celnicy przychodzą i wchodzą tam. To właściwie kochacie się wtedy z celnikami, a ta kobieta kocha się też z celnikami. Czyli tak jakby się wszystko odwróciło. Dziwnie. Nie wiem, dlaczego tutaj akurat nie znajduję jakiejś fajnej historii, żeby to fajnie pasowało. W każdym razie tak jest naprawdę. Gorzej jest, jak będziecie spać, zaśniecie i w nocy się obrócicie i się przebudzicie. Ogólnie jak się śpi, gdzieś indziej się jest, a się to ciało przewróci, powiedzmy, na ten bok niewłaściwy, czy na plecy, to się właściwie nic takiego nie dzieje, bo was tu nie ma, wy jesteście gdzieś indziej. Ale jak wrócicie, to trzeba się szybko przekręcić, bo w innym wypadku dochodzi do... To bardzo momentalnie działa. I wszystko, cokolwiek zniesiecie, te dni upływają, ten wąż idzie do góry, wszystko spada. I to jest chwila, moment, po prostu spada. Więc trzeba się wytresować, żeby to przejść. Takie problemy są na tej drodze. I teraz w momencie, kiedy kobieta jest na górze, to właściwie to jest tak w tym momencie, że jakby następuje zamiana ról.
czyli mężczyzna staje się kobietą, kobieta mężczyzną. Nie wiem właściwie, czy to można tak opowiedzieć. W każdym razie chodzi o to, że wtedy celnicy wchodzą do waszego ciała, do ogrodu i pchają się te wszystkie nefili, które kochają się z wami. Produkcja nefilim trwa dalej i coraz więcej tych chwastów się robi. I te chwasty wrzucane są, te nasiona tych chwastów też wrzucane są do waszego ogrodu i one zaczynają rosnąć, ale one są bardzo niefajnymi roślinami, drzewami, które tak naprawdę nie rozrastają się do góry, ale rozrastają się tylko do części brzucha i zaczynają wyżerać, zjadać to, co tam Chrystus próbuje, te chrystusowe nasienie próbuje wzejść i nie może, bo nie ma pożywienia. I potem musi wysuszyć, suszeje na skalę i przychodzi ogień i spala to wszystko. To ogień, czyli właściwie to jest ten mistyczny płomień, człowiek staje się kim? Staje się nocnym łowcą. Albo odchodzi. Fajne. Tak. Czyli w momencie, kiedy poślecie mężczyznę, bo w momencie, kiedy śpicie na plecach, to tak naprawdę jesteście w tym momencie mężczyznami. Myślę, że kobiety będą miały podobnie. Bo w nas tak naprawdę na drodze mistrzów działają cała energetyka, nie połówka. Czyli męska i żeńska energetyka działa. Czyli doświadcza się i obu rodzajów seksu, w zależności na jaki się otwieracie. Jak się otwierzycie na męski, to będziecie doświadczać, przechodzić orgazmy męskie. Jeśli będziecie, powiedzmy, spać na plecach, czy odwrotnie, jakoś tak dziwnie działa, czyli na brzuchu, to wtedy doświadczacie seksu, ale żeńskiego. Wtedy idzie wam po kręgosłupie w górę, tutaj orgazm idzie do góry. Takie różne dziwne rzeczy się dzieją. I to jest takie o wiele bardziej olbrzymie nawet, bo aż taki, a no nie wiem do czego to porównać, jest dosyć mocne. I wtedy ciemni odchodzą, bo przecież ciemni przyszli po energię, a jak się od nich zabiera energię, to oni nie chcą. Tak jak Kali kraść krowy, to zajebiście, ale jak Kalemu zaczniecie kraść krowy, to Kali się obraża. I sobie idzie. I z ciemnymi jest dokładnie tak samo. Ciemni celnicy są bardzo podobni do tego Kalego. Oni uwielbiają przychodzić, kochać się z wami, kiedy oddajecie im energię, ale kiedy to wyciągniecie, stajecie się takim, a kurczę, co to? Teraz odwrócimy się, przecież trzeba się zabawić w obie strony. A ci dałem, teraz ty mi troszeczkę oddaj. Kali od razu ucieka. Znaczy ci ciemni celnicy uciekają, mówią, nie chcą. Dlatego, że oni nie mają tej energii. A w zasadzie tą cząstkę, którą mają, to chcą zachować dla siebie. I wyjaśniłem dokładnie tą historię. I w momencie, kiedy wytrzyma się i te drzewo faktycznie wzrośnie, znaczy ono wzrasta i ono jest coraz więcej tego drzewa, ono naprawdę fajnie rośnie. W cieniu przylatują wtedy ptaki i wchodzą wam tutaj. Ogólnie też to bardzo podobne jest, jakby psy przylatywały do was. Myślę, że gdzieś jest taka historyjka. Pamiętam, nie do końca opowiem właściwie, aż tak dokładnie nie kojarzę tego, ale wiem, że jest też coś z psami. I to bardzo podobne jest do, bo to takie wyżeranie jakby takie słychać. Ale tak naprawdę to też jest wyżerany ten konkol. I w momencie, kiedy te psy czy te ptaki zaczynają wydziobywać wam ten konkol, to czujecie go za moment, jak te wszystkie, całe te światło tego konkolowe wznosi się kręgosłupem do góry i odżywia te drzewo w tym waszym ogrodzie. Drzewo, które jest na kręgosłupie. Prosta sprawa. Tak. Na tym to polega. Dobra. Tak więc nie ma w Biblii. Bóg nigdy nie mówił, że on kocha tylko jeden rodzaj seksu. Nie wiem dlaczego, już ludzie zawsze z niezrozumieniem czytali te pisma. Tak, tak mniej więcej. No w każdym razie to jest dokładnie. Tak należy wytłumaczyć. I później, kiedy już to drzewo będzie silne, nie do złamania, przychodzi Bóg, patrzy co jest, widzi, o, fantastycznie i tak dalej. I przywraca was do łaski. Czyli stajecie się wolni. Uwalnia was. W zasadzie ciemni odchodzą, bo nie mają tu czego szukać. Oczywiście.
mogą pomóc, ale oni nie chcą, bo oni przyszli tu by brać, nie po to, by dawać. Tak więc... O. Tak, dzieci mieli bardzo dużo. To Magdalenę można to porównać. Myślę, że Magdalena bardzo fajnie pasuje tutaj do tej opowieści. Magdalena była jednym z uczniów właściwie. I myślę, że jako tło historyczne z tej danej okolicy, zawsze to było tak brane, to jak najbardziej pasuje. Więc tak, bardzo dużo dzieci. Bardzo dużo dzieci. Jezus miał też bardzo dużo dzieci z celnikami. Znaczy właściwie z celnikami, jak kurczę, mężczyzna z mężczyzną. A w tym świecie niematerialnym wszystko jest możliwe. Tak więc i wtedy wychodzą te nefilim, tak zwane wężowe istoty. Tak, bo z seksu homoseksualnego wychodzą wężowe istoty. Ale nie fizycznego, nie. Żebyście się nie... Nie, no oczywiście, że nie. Chodzi o seks energetyczny między istotami różnych stref, strefy światła i strefy ciemności. Na pustyni, na ostatniej pustyni. To tylko o to chodzi. Poza pustynią możecie robić, co chcecie. Na pustyni w zasadzie też, ale na pustyni należy unikać pewnych rzeczy. Oczywiście nie, można nie unikać, tylko wtedy to prowadzi do tego, że budujecie te drzewo. Tu nie drzewo się wtedy robi, tylko wielka... jak to? Wielki krzaczor z wężowymi. Włosy wtedy nie macie tu, tylko tu wam rosną, ale w brzuchu. Nie mówię o drugim, tylko o trzecim piętrze. Czyli tam nawet nie włosy, tam są właśnie te krzaczory się robią. Bo te wężowe to są te chwasty. A chwasty, czyli te krzaczory. I one nie pozwalają wznieść się tam. I te drzewo usycha tak naprawdę. I potem zostaje spalone. Bóg przychodzi i spala cały ten. Sodoma i Gomora została spalona, ale gość odszedł. Oni odeszli, więc tak naprawdę wygrali walkę. No. Nie było kontynuacji życia, ale w końcu razie, gdyby była, to byliby to ciemni, no. Tak, ciemni łowcy, nocni łowcy. Fajnie. Szóstak, bardzo fajny gość, bardzo fajny ksiądz. Fajne, tak, to zgadza się. Ja go lubię też. I ogólnie może wezmę jeszcze kilka filmów jego od czasu do czasu. Chociaż może nie za dużo, bo jak ja jeszcze biorę czyjś film, to potem ludzie mają pretensje. No co ja poradzę na to, że ludzie obłędnie tłumaczą pewne rzeczy. Nie dotyczy tego księdza, ten ksiądz akurat fajnie wytłumaczy to, jak można byłoby Biblię brać i korzystać z mądrości biblijnych w tym życiu. I akurat ten człowiek robi to cudownie. Jeśli już w ten sposób się mylić w tak piękny, doskonały sposób, który właściwie błogosławi to życie, to jest to fantastyczne. Bo kiedyś brali, powiedzmy, inni ludzie, to nawet dzisiaj są pewnie tacy głupcy, ślepcy, którzy biorą tą Biblię i bo tam pisze ukamienować, to kamienują, zabijają ludzi, czy coś tam. Więc to już nie jest fajne. Tutaj z kolei, jak ta księga pracuje, może pracować nawet w taki sposób. Więc jest okej. Okay. I o to tu chodzi. No właściwie to wszystko powiedziałem. Możemy jeszcze dosłuchać teraz, może teraz taki komentarz do reszty słów. Zobaczmy, może coś fajnego wyjdzie. No więc co? Kontynuacja. Jego standardowy sposób działania to zawsze przynosi ci ziarno. Czyli przynosi ci jakiś początek czegoś. To się też bierze stąd, że Pan Bóg nie chce robić za nas naszego życia. Tak, a fajna rzecz, bo z buddyzmem to ma też dużo, dużo do czynienia, bo w buddyzmie pewien mistrz, a właściwie też wszyscy tamtejsi, tam lubili właśnie rozmawiać na tematy drzew i tak dalej. Może dlatego, że tam te drzewa były. Rozumiem, nie było drzew, ale była woda ważna. A też tam była pustynia, a na pustynia woda i tak dalej. I Jezus był często, potrzebował, był głodny, był spragniony na tej pustyni oczywiście. On przecież nigdy nie był w życiu, mógł być, ale akurat to nie był większy problem. Zawsze mu ktoś tam pomógł, ale nie o to chodziło, albo sam coś tam zrobił. Chodzi na pustynię, kiedy jesteście rozpaleni wewnątrz tak, że
chce wam się pić, to taka zwykła woda, kawa, herbata, cokolwiek nie pomoże. Nie, nie, nie ma, koniec, kropka. Musicie się napić wody żywej, czyli wziąć oddech, kilka oddechów, a jeśli nie możecie oddychać, bo jesteście na końcu i zaczniecie oddychać i zaczniecie wyrywać te małe roślinki, które jeszcze są malutkie, zbyt słabe i wyrywacie je, one nie są w stanie wzrosnąć w waszym ogrodzie. O, jak ta historia fajnie opowiada, opisuje niebezpieczeństwa tego, co jest na końcu. Nie można oddychać, kiedy jest zima, bo to jest zima, to jest czas zimowy, kiedy to drzewo zaczyna rosnąć. I jeśli zimą zaczniecie oddychać, czyli zasilać, pić, bo wam się chce, potrzebujecie, to niszczycie automatycznie te piękne rośliny, które w was rosną do góry. I potem przychodzi Bóg, kiedy przychodzi lato, przychodzi Bóg, patrzy, nie ma roślin, ale on robi swoje. A co on robi? On wam dmuchnie tam z tyłu, w górę. No tak, ktoś tam, kiedyś powiedziałem, gdzieś tam byłem i nie powiedziałem żartem, powiedziałem jak najbardziej poważnie, że Bóg ma was wszystkich w dupie. No bo tam właśnie jest Bóg, na dole. Siedzimy na naszej boskości. I ta boskość, przychodzi Bóg i... To nie, inaczej, już wiem, że sorry, to my mamy Boga w dupie, no bo on tam jest. 21:61 jest normalny, już można mówić na wprost. I on dmuchnie wam i w momencie, kiedy nie ma drzewa, nie możecie się skryć w cieniu słońca, bo tu słońce się, płomień się tworzy i tak dalej. I wtedy w ogień wchodzicie. Przechodzicie przez mistyczny ogień, albo wasze ciała się spalają i odchodzicie. Tak czy tak, nie ma kontynuacji tu życia. Albo jest w formie nocnych chłopców. Ale jeśli jest to drzewo radośnie, które daje wam cień, przychodzi Bóg i wam dmuchnie w tym momencie, to wam ten ogień nic nie robi, ponieważ wasze drzewo zasila was w energię, daje wam schronienie. Jakie to jest zajebiste, nie? Aha, i to było na forum. I oczywiście mnie z tego forum zbanowali, bo to było forum, ale jakieś religijne forum. Powiedziałem, nie wiem dokładnie, jak powiedziałem, czy to ja mam, czy wszyscy mamy. Jakoś tak. Pierwszy ban od razu poleciał. Ale akurat to nie był żart. To była jak najprawdziwsza prawda. Tylko ludzie nie zrozumieli, bo ludziom, jak się coś mówi, że ma się kogoś, wiecie, tam... To znaczy, że to nie jest fajne, że to nie jest fajnie tam być. A Bóg tam jest cały czas. I u każdego, każdy nosi tego Boga tam właśnie. Może dlatego Bóg też ma nas gdzieś, skoro my mamy Boga gdzieś. Znaczy nie, Bóg nie ma gdzieś nas, tylko ma gdzieś to, co my tu robimy tak naprawdę. Czyli to, co fizycznie robimy, nie jesteśmy w stanie tego Boga, czyli naszej boskości, czy boskości w nas, boskości wszędzie, nie jesteśmy w stanie obrazić. Cokolwiek będziemy tutaj robić, to jest tylko gra, zabawa, to są tylko doświadczenia. Dlatego w zasadzie cokolwiek w Pismo mówi, nigdy nie mówiło o tym życiu, aczkolwiek jeśli jakieś fajne dobra moralne się z tego Pisma wyciągnie, które będą służyły nam, ludziom wszystkim, czyli będą początkiem szacunku do drugiego człowieka, to będzie fajne, ale w momencie, kiedy to będzie nawracanie na siłę, zmuszanie ludzi na siłę, na przykład do nierobienia pewnych rzeczy, zakazy, nakazy i tak dalej, to już nie jest fajne. I tu w tym momencie ingerujemy w wolność drugiego człowieka i Bóg, to już Bóg nie ma gdzieś. Bo wtedy się osłabiamy. Tutaj Ludwik napisał, że w prostacie. Tak, tak, tak. Bo tam jest przyjemność, to jest centrum rozrywki. Ja nie znam Boga, który by siedział, tu miałby siedzieć, nudzić się. Tu na dole jest telewizja, komputery, internet, gry. Tu jest wszystko. To jest rozrywka, boska rozrywka. Jest nawet więcej. Dlatego ja go rozumiem doskonale. To zresztą każdy człowiek ogólnie wie, niby tam na zewnątrz, jak między ludźmi ludzie ze sobą rozmawiają, mówią, ja nic nie oddaję, ja jestem na modlitwie i tak dalej. A tu nie, jak idę do spania, to idę spać i tak dalej. To może tak
się okłamywać nawzajem. Każdy wie, gdzie jest centrum rozrywki. No jest. Tak zostaliśmy ukształtowani i koniec, kropka. Tylko należy wiedzieć, w jaki sposób z tego centrum rozrywki korzystać. Na tej pustyni, kiedy przychodzą do was celnicy, po prostu należy spać na brzuchu i powiedzieć, dobra, nie ma problemu. Tam na górze możecie, tam. A tu z tyłu jest kanał, który ciągnie. To jest odkurzacz. Jest, jakkolwiek się na was położy, to zostanie wyciągnięty. Totalnie. W tym wy stajecie się kobietą. I wyciągacie wszystko. Żaden ciemny, żaden demon nie jest w stanie wam zabrać energii w takim stanie, w takiej fizyce, w momencie, kiedy w ten sposób się to ustawi. Czyli same ustawienie ciała względem tego, co na czym śpicie, też ma znaczenie. To tylko jest to po to, żeby pomóc, bo wcześniej można było w inny sposób się otwierać lub zamykać na pewne rzeczy, a teraz okazało się już to nie do końca możliwe do zrobienia. Więc nagle okazało się, że same spanie, czy to na brzuchu, czy na plecach, już zmienia pewną fizykę, która jest w nas. Tak więc o to tutaj dokładnie chodzi. Dalej posłuchajmy, zróbmy komentarz do tego filmu. Pan Bóg nas tak stworzył i tak w nas wierzy, że wie, że jesteśmy sami w stanie, że tak powiem, się rozwinąć. Oj, dokładnie, mamy się rozwinąć. Kochani, pomyślcie, czy macie takie miejsce w życiu, w swoim myśleniu, w swoich oczekiwaniach, gdzie ciągle oczekujecie na jakieś właśnie bardzo gotowe rozwiązania w waszym małżeństwie, w waszej pracy, w waszych grzechach i tak dalej. Ile razy to ja się modliłem i kochani, to jest modlitwa po prostu każdego człowieka, którego spotkałem w spowiedzi, żeby Pan Bóg przyszedł i wreszcie zabrał ten grzech i żebym już nie miał tego grzechu. To jest gotowiec. A Pan Bóg zawsze przychodzi i mówi, słuchaj, są takie sposoby, takie sposoby, takie sposoby i takie sposoby. Tu jest początek działania, tu jest początek, potem pojedziesz dalej. Ja nie wiem, jak to mam skomentować. Jak mam to skomentować, no wprost powiem, że grzech nie istnieje. Bo są błędy pewne, ale to też nie są błędy. To są kwestia wyboru, decydowanie. Albo idziecie w tą stronę, albo idziecie w tą stronę. Idziecie w niewłaściwą stronę, przychodzą do was inni i na was nawracają. Tak delikatnie w drugą stronę. To jest takie bardzo delikatne. W Koranie bardzo fajnie to jest opisane. Ja nawet znam Koran. Koranu całego nie znam, od razu mówię, ale znam Koran. Znam Koran, znam różne pisma. Różne rzeczy czytałem. I to się gdzieś tam zachowało. Mitologie, legendy, różnego rodzaju bajki, baśnie. Teraz nie czytam żadnych książek, ale był czas, kiedy lubiłem sobie, albo mi czytali ludzie. Opery oglądałem, na przykład lubię opery. W operach jest bardzo opery właśnie, nasze opery. Nie tyle opery, co mam na myśli te musicale francuskie, to też jaka opera jakby. Ale w tym klimacie, to chyba taki dodatkowy gatunek się stworzył. Jak to komuś powiecie musical francuski, to wiadomo, o co chodzi, Romeo i Julia, czy dzwonnica, coś tam, tego Paryża w każdym razie, co tam jeszcze, Słoneczny Król, wow, to są, nawet o Drakuli jest musical. I to wszystko jest o tym samym. Wszystkie te cztery filmy, które przed chwilą wspomniałem, są dokładnie o jednym doświadczeniu, o całej drodze mistrzów, albo o pewnych elementach tej drogi mistrzów. Jo. Aha. A ja myślałem, że mi zabierzesz. Przecież mówią zawsze takie świadectwa, że Pan Bóg przyszedł i zabrał komuś całkowicie grzech. Ogólnie coś wam się, podzielę się z wami pewną rzeczą. Ten ksiądz sobie gra w gry i sobie je nagrywa tam od czasu do czasu. To ma chyba dwie czy trzy gry. I powiem szczerze, że ja lubię oglądać, jak on gra w gry. I się złapałem na tym, że jak on gra w gry, on tak mówi i czasem może się zapomnie, nie wiem, czy robi to świadomie, czy nie, to wygląda to tak, jakby on był tu ze mną, czy w
kto, z każdym, kto go ogląda. I on rozmawia z tobą. No a wiecie, co się dzieje, jak ktoś z wami rozmawia, no to wy odpowiadacie. Ja mówię, dobra, to idź tam, a ty poszedł tam. No, ale komunikacja działa. Nie zawsze komunikacja działa w taki sposób, aczkolwiek czasem jak mam chęć z kimś pogadać, to sobie lubię włączyć właśnie kanał tutaj tego człowieka i popatrzeć, jak gra w grę. I to jest naprawdę fajna, rewelacyjna rzecz. Ciekawe, jak to działa po tej drugiej stronie. Pewnie coś tam. Ale to jest tak spontanicznie oczywiście, nie mówię specjalnie. No, tak odkryłem tak w pewnym momencie, że to tak jakoś weszło. Szczerze? Nie spotkałem. Tak, zabieram na chwilę, żeby pokazać, że się da. Też mi to zrobił nieraz w życiu. Ale potem przestaje dawać tą łaskę. Mówi, okej, zobaczyłeś, że się da, no to teraz jedziemy. Masz tutaj ziarenko i uprawiamy. Kochani, tak jest z bardzo wieloma rzeczami, na przykład kiedy szukacie to, czego macie robić w życiu. No, to też z tymi przypowieściami to jest tak, że one, jak się z nich nie rozumie i zastosuje się w życiu, to chyba też działają dobrze akurat. Przynajmniej jeśli chodzi o Nowy Testament, bo przypowieści starotestamentowe, nie, tam też są fajne, bo tam już na Stary Testament z tymi świeczkami oliwnymi, te kobiety, które chodzą sobie tam w nocy, czuwają i tak dalej. Nie da się tego wykorzystać źle, zrozumieć w taki sposób, żeby komuś krzywdę zrobić. A, da się, bo przypowieść była o tym królu, jak on się nazywał, Samuelu w każdym razie, chyba Samuel. Albo chyba Samuel, taki król był. Chyba Samuela, księga Samuela druga albo pierwsza, tam dwie nawet. Taki ważny król był, że aż dwie księgi dostał. Więc Samuel był zakochany w innym królu, ale w chłopaku w każdym razie. I tam była ten seks homoseksualny. I tam jest, pewne rzeczy dziwne się dzieją. Ale to wszystko było na drodze mistrzów. To nigdy nie dotyczyło, nigdy nie miało wyjść na zewnątrz. Ogólnie jesteśmy istotami obupłciowymi. Fizycznie jesteśmy jednopłciowi, ponieważ w fizyce mamy, nawet fizycznie mamy pewne malutkie rzeczy w nas, które się po prostu nie uruchamiają do końca. Ale są, kanały energetyczne też działają, albo delikatnie działają w jednym i w drugim. Musicie to połączyć, czyli fizyka jakby wybiera tylko jedną połówkę. Połowa fizyki się odpala, a energetycznie to też się właściwie tak może dziać, bo to inne kanały nie są używane w tym momencie. Ale na drodze mistrzów aktywują się oba kanały. Wszystko się aktywuje. Więc tu już pracują obie płci wewnątrz. No. Dobra, myślę, że będziemy kończyć ten film 22. Dam dziabnę troszeczkę dalej. Czyli nie chcę o tych grzechach i tak dalej. Zobaczymy, dobra, niech leci. To na przykład mówicie, że ja ciągle nie mam roboty, ciągle nie mam czegoś, co byłoby ciekawe. O, bo to ważne jest, bardzo ważne. Ksiądz gada bardzo dobrze. A rozejrzyj się po swoim sercu i po swojej głowie, czy nie masz czegoś, ale w postaci ziarenka. Znaczy, mój, niech się nikt nie przyczepia, a dzisiaj jestem bardzo na wprost działam. Spontan, to jest totalny spontan ogólnie, więc tu pełen szacunek jest zachowany. Nawet jak jest niewidoczny. Mistrz nie robi niczego na pokaz. No, więc taka jest prawda. Ja to nie mam takiego wielkiego talentu jak tamci. Jakbym miał taki talent, to co ja bym zrobił z tym talentem? O matko. A rozejrzyj się, czy nie masz ziarenek czegoś. Ale powiedz, przecież co ja zrobię z takim lichym? To jest takie malutkie, to gdzie ja z tym do ludzi pójdę z takim czymś małym? Nie wiem, może zjadać ziarenka konopi na przykład, podobno dobre są. Znaczy nie, żartuję. Może jakiś inny tam olej chyba z konopi wychodzi, bardzo fajny. Spontan, tak mi przyszło akurat. Czemu konopia? Nie wiem, może też, bo te nasionka kiedyś widziałem, nawet miałem, bardzo fajne są zresztą, twarde, ogólnie rzecz biorąc.
Ale widziałem nawet, jak się zaczynają kiełkować. Bardzo fajnie to wygląda. Nie wiem, jak na przykład chwasty się... To w zasadzie to jest chwast. To rośnie jak chwast. Ale potem służy bardzo fajnie. Bardzo fajna roślinka zresztą. Dobra. Właściwie ja zrobiłem. Zrobiłem ten komentarz, co chciałem. Zobaczmy, czy tam jeszcze kolejny. Nie chcę. Oczywiście bardzo mądrze mówi ksiądz, tak więc jak ktoś ma chęć, link jest do tego filmu na dole, pod filmem tym. I niech sobie posłucha tutaj akurat. Ten ksiądz bardzo jest życiowy, taki fajny ksiądz, więc no, jest dosłownie prawie jak człowiek. To komplement. No przecież wszyscy jesteśmy ludźmi, jasna sprawa. A, dobra, zobaczmy. Czyli kiedy nie jest dobrze i nie ma światła. I co mówi ta przypowieść? To nie jest tak, że jak jesteś w ciemności, jak jesteś w grzechu, jak jesteś w jakimś kryzysie, katastrofie, bierności, depresji, no wszystko, co możesz sobie nazwać ciemnością, to nie jest tak, że wtedy Pan Bóg nie działa. Zobaczcie, ilu z nas ma takie przekonanie, nie? I ciągle mówi, Boże, kiedy wreszcie będzie ten czas, kiedy zaczniesz działać w moim życiu? Ale tak naprawdę to my jesteśmy tymi bogami w naszym życiu. Dlatego jeśli my nie działamy, to i nasza boskość nie działa. Działa, tylko działa, robi to, co my robimy. Czyli działa, nie działa, nie działanie, bo my nie działamy, bo wybieramy nie działanie. Ale gdy wierzymy w siebie, to i ta nasza boskość wtedy daje nam to dokładnie, co wybieramy, wierząc w siebie, kochając siebie, albo nie kochając siebie. Wtedy też odgrywa grę taką, która polega na tym, że na tym niekochaniu siebie. To my jesteśmy bogami, wszyscy jesteśmy bogami także. I tak dalej, i tak dalej. Tutaj mamy te domostwo na pępku. O właśnie, już wiedziałem, że o czymś zapomniałem. A propos tego rysunku. W momencie, kiedy leżycie na plecach i oddajecie się, czyli pozwalacie wężom wniknąć do waszego ogrodu, do wewnątrz, to oczywiście tu ten krzaczor wielki coraz większy się rośnie i tak dalej, i tak dalej. A w momencie... ten krzaczor, później jak już wszystko te krzaczory zarosną wam, cały ogród i ten ogród się wysusza, krzaczory będą wielkie, przychodzi ojciec tych dzieci, tych dzieciaków, tych nefilim, ojciec, czyli ten z zewnątrz, ten ciemny nadzorca i was spala, zabiera wam tego Chrystusa, zjada te krzaczory, oczywiście wyciąga was to wszystko i jednocześnie zabiera wszystkie te chrystusowe nasionka, które tam były, a potem spala was. Ta kobieta przychodzi, spala was, ale ta kobieta już was nie pamięta. Przychodzi do was kobieta, ta kobieta, wasza kobieta, wasz Chrystus, ale ona jest obca dla was. Ona już jest we śnie, zapomniała. Czyli tak naprawdę ona nie jest zniszczona. Ona się zapada astralnie, staje się tą częścią, która już nie należy do zewnątrz. Czyli światło zaczyna odgrywać ten najgłębszy sen. Światło nie przestaje być światłem, ale zaczyna odgrywać tą grę. Ciemni nie są nieświatłem. Są dalej świetliści, tak jak my. Tylko ich światło jest zapadnięte, czyli odgrywa grę. Oni żyją w bardzo głębokim śnie. Nie pamiętają o swojej boskości. Ich żony dokładnie tak samo. Są dla nich obce. Czyli jest niezgoda pomiędzy mężem a żoną. Tych dwoje żyje w niezgodzie. W takim śnie, w takim zapomnieniu, że w ogóle nie pamiętają. Nie ma między nimi miłości. To jest dokładnie ten stan ciemnych. Dlatego ciemni potrzebują energii. Żeby złożyć, chociaż na chwilę, dopóki przez ich ciałami świetlistymi przepływa energia, tych dwoje jakby sobie przypomina siebie, mogą działać, mogą żyć. Ale w momencie, kiedy tracą baterię, tracą źródło zasilania, to znowu dochodzi do tego i zakamienieją w tym momencie, tak, i tak dalej. To jest ta fizyka. A z kolei, jeśli śpicie na brzuchu, w tym momencie
kochacie się nie z nimi, tylko z własną żoną, która została wam dana do tego, żeby się z nią kochać. Proszę, właśnie o to tu chodzi. Małżeństwo polega na tym, że kochacie się cały czas, 24 godziny na dobę. Człowiek z człowiekiem by tak nie potrafił. A wewnątrz, w waszych ciałach, to się odbywa właśnie w taki sposób. To jest ta medytacja 24 godziny na dobę. Macie pustkę, a wasze ciała są w totalnym orgazmie. 24 godziny na dobę. Ale to nie jest orgazm, to jest rozkosz. To nie jest ten rodzaj orgazmu. To jest coś, co daje wam power. To jest coś niezwykłego. To jest to Królestwo Niebieskie. Wszystko jest tak zrobione, że nic wam nie przeszkadza. Ta rozkosz nie zabiera wam energii, wręcz przeciwnie, i dostarcza wam energii jeszcze więcej. Niczego wam nie brakuje, jesteście w totalnym dostatku. O tym mówił Jeszua. Napij się z tej wody, a nigdy już nie będziesz pragnąć. Nigdy nie zapragniesz. Będziesz żył wiecznie. Będziesz cały czas miał dostatek. Niczego ci w życiu nie zabraknie. Nie chodzi o euforię. Chodzi o wewnętrzny zachwyt. Może być euforia, ale to nie to. Przy euforii człowiek też nie jest już sobą właściwie. Tu nie ma tego, że coś ci przeszkadza. Tak naprawdę masz ciszę, spokój wewnątrz. Ale jest ten elektromagnetyzm, który daje ci tą ciszę, ten spokój. O tym mówię. Nie wiem, jak to lepiej opisać. Myślę, że o to tutaj dokładnie chodziło. Fajno. Trzy sposoby przyjmowania łaski Bożej. To akurat omawiane jest ostatnie jest doświadczeń. Przed, właśnie zależy jak śpicie. Więc ogólnie bezpiecznie lepiej jest spać na brzuchach niż na plecach. A tu można byłoby zrobić. Ciekawe jak to jest o takich zwykłych ludzi. Ja już tego nie zrobię, ale na przykład wy możecie na przykład zrobić, że śpicie sobie przez tydzień na plecach i przez tydzień na brzuchu, jak się czujecie za dnia, lepiej czy gorzej. To problem będzie dotyczyło tylko tych ludzi, którzy są na pustyni, bo to na pustyni działa. To na pustyni, to jest pustynna fizyka. Więc tutaj dokładnie o to chodzi. No dobra. Dobra, posłuchamy jeszcze kawałeczek. Jeszcze 5 minut. I będziemy kończyć. Kiedy się skończą te moje trudne chwile, te moje ciemności? A ta przypowieść mówi bardzo prosto. Czy we dnie, czy w nocy? Czy śpisz, czy czuwasz? Czyli czy jesteś aktywny, czy też masz takie, że nic? Działa. Działa i rośnie. Koniec, to jest drugi punkt, który bardzo trzeba w sobie zmienić. Bo bardzo wielu z nas traci możliwość przyjęcia łaski, bo jest przekonana, że wtedy, kiedy jest ciemno i kiedy jest beznadziejnie, to Pan Bóg nie działa. I uwaga, że tego nie widzisz, nie widzisz. Kiedy śpisz, to nie wiesz, że coś tam się dzieje. No śpisz i nie wiesz. Na pustyni się ma tak, przynajmniej ja tak teraz mam ostatnimi czasy, ale bardzo niewiele śpię, a nie da się spać. To są takie energetyczne zmiany. To tak działa, że właściwie człowiek w ogóle nie potrzebuje snu właściwie. Ja za dnia potrafię się przelulać, powiedzmy pół godziny czy godzinę, bo w nocy mam zabawy dużo. Powaga. Więc. Aha, i w ogóle rozkosz podczas tego ogrodu, jak się to przechodzi, jest tak potężna, że człowiekowi, uwaga, to są te demony, które pracują tutaj, ta ciemna część nas, ona jest bardzo silna, która wrzuca do głowy, kurczę, jak ja bym chciał się poddać temu, totalnie. I wtedy ty rozumiesz, kurczę, więc co, przekręca się i pouczuje trochę z celnikami. Znaczy z celnikami nie, ogólnie to tego się akurat o tym się nie myśli, ale się ma w głowie, jest doświadczenie, kiedy się w ten sposób to robiło. Ale inna część mówi, nie, teraz już nie, to już nie jest ten czas. Byłeś mały, mogłeś sobie na wszystko pozwolić, teraz jesteś dorosły i masz pójść. Jezus tak mówił do Jana. Do Jana czy do Piotra? No, albo do niego, albo do niego. Do jednego, albo do drugiego. Że chyba chodziło o Jana, czy do jakiegoś tam przyjaciela, że on nie będzie musiał umierać. A potem mówił do niego, do Piotra.
kurde, nie ważę do kogo. Ewangelia świętego Jana, może zajrzyjcie, to będzie wiadomo. Imiona nie są istotne. To mógł być Marek, to mógł być ktokolwiek. Imiona nie są istotne. To jest tylko taka opakowanie do zrobienia fajnej historii. No i tamten mówił, że byłeś mały, mogłeś sobie pozwolić na wszystko. A teraz jesteś dorosły, dojrzały, czy nawet stary i teraz chodź za mną. Musisz mi zaufać. No i on mówi właśnie, że on zostanie uwięziony i tak dalej. No, czy coś w tym stylu. Dobra. Jeszcze kawałek. Ale to nie znaczy, że on nie działa. Panie, to już stare porzekadło, które od początku Kościoła jest w kółko powtarzane, że jak bardzo my się wszyscy zdziwimy, jak już kiedyś umrzemy, wreszcie, spotkamy Pana Boga i Pan Bóg nam pokaże te wszystkie miejsca, gdzie najbardziej się rozlewała Jego łaska. I to naprawdę nie będą te miejsca, gdzie nam się wydawało, że tak jest. I nie chodzi o to, że tam Pan Bóg nie działał, gdzie nam się wydawało, że działał. Pewnie, że działał. Ale w tych wszystkich miejscach, gdzie było ciemno i byliśmy przekonani, że nie działał, tam nam pokaże, co robił. Pan Jezus, zobaczcie, On jest mistrzem, jak zawsze. On to wyraża w jednym zdaniu. Mówi, czy jest dzień, czy jest noc. Czy jesteś pełen życia, czy pełen snu. Rośnie i rośnie i rośnie. Nie mów Panu Bogu, nie działasz, nie macie. U mnie jest noc i sobie poszedłeś. No i tak dalej. Ale coś w tym jest. I ma to sens. Bo te kanały pracują i za dnia i w nocy, jak nawet kiedy śpimy. Różne inne dynamiki się dzieją w pewnych momentach, ale i wtedy potrzebujemy się przebudzić. Dlatego ci ludzie na pustyni często budzą się w nocy o różnych porach. Najczęściej o tych samych. Bo wtedy komunia przyjdzie, wtedy różne rzeczy się dzieją i dlatego takie rzeczy się dzieją. O tym opowiadają ci ludzie z Mind Control na przykład, że nie mogą spać, że i tak dalej. To się dzieje prawidłowo, bo to jest taki, no to po prostu walczymy o życie, walczymy o tą energię. Więc to się dokładnie tak dzieje. No. A ja na tym forum nie chciałem nikogo obrażać w żadnym wypadku, po prostu podzielić się swoim odkryciem, które wtedy, właściwie to wtedy chyba jakoś tak do mnie to przyszło gdzieś, skąd, nieważne skąd, ale wtedy zrozumiałem właśnie, że gdzie mamy tego Boga, tą prawdziwą boskość, tak naprawdę, gdzie ona się zaczyna. No i taki byłem zadowolony, że mogłem się podzielić tą informacją i bana dostałem, kika czy może, nie, chyba zbanowany zostałem na jakiś czas. Dla mnie to żaden problem, bo w zasadzie to jest problem zmienić nika, zmienić tego i tak dalej. Ale z drugiej strony nie chciałem nikomu tam, to akurat nie było. Ale ludzie tego nie rozumieli, bo ludzie nie wiedzieli o tym. Ludzie żyją w niewiedzy. Wydaje im się, że Bóg nigdy by w zasadzie nie... Znaczy, że Bóg też wybiera tak jak ludzie, jak na przykład w pracy tworzą. Pracownicy mają różne stanowiska, ludzie dyrektorzy są i są sprzątaczki. Tak jak w naszym ciele no, jest powiedzmy te centrum powiedzmy mózg rozumowy, inteligencja i tak dalej, to mamy tu. Mamy te centrum serca, ale mamy też nerki, które oczyszczają całe ciało. Czyli mamy w pewnym sensie tych sprzątaczki. No ale gdyby ten gospodarz, czyli my, czyli ta nasza część, to ciało, które odpowiada za te wszystkie procesy, które dzieją się w nas, w naszych ciałach fizycznych, nie tylko fizycznych, to nie fizyka w zasadzie, ale dobra. I gdybyśmy określili, wątroby są taki, znaczy wątroba czy nerki są takimi najmniej ważnymi, najmniej istotnymi, tu malutko energii będziemy dawać, ale ważne, żeby tu mózg miał, jeździł 50 samochodami i tak dalej, a tu sprzątaczki nie muszą dużo dostawać. Słuchajcie, cała firma wali się w ciągu krótkiego czasu. Umiera człowiek, no po prostu. Te nerki są bardzo ważne, tak samo jak każda rzecz, każda komórka jest tak samo ważna. I gdyby tak samo było w tym świecie, to ten świat by wyglądał zupełnie inaczej. Gdyby ceniło się
tak samo wszystkie zawody, bo każdy zawód jest ważny. To nieważne jest, że o, bo w tym zawodzie mniej się dodaje, a w tamtym więcej. Tu trzeba pomyśleć, a tutaj... Kto to powiedział, że myślenie powinno być bardziej opłacane niż powiedzmy praca fizyczna? Bo co? Bo tu szkoła jakoś skończyła, tutaj nie trzeba było żadnych szkół kończyć? Też trzeba to lubić albo chcieć. Nie każdemu się chce być sprzątaczką, ale ludzie tego nie potrafią wykorzystać. Powinni się zastanowić, sprzątaczki. Nie pracujcie, nie dawajcie się robić wciula przez jakichś tam, nie będę brzydko ich nazywał, tych ludzi dyrektorów tak zwanych, którzy sobie wyobrażają, że im wszystko wolno, bo są dyrektorami. Kiedyś to się skończy. Właściwie już się kończy te systemy w tej chwili, bo chcą teraz rozwalić to wszystko. I to będzie fajne, bo świat, jak się ten kryzys, reset skończy, będzie naprawdę fajny. Znaczy może być nie fajny, ale myślę, że są tu pewnie ludzie, którzy zadbają o to, żeby jednak to poszło we właściwym kierunku. Tak więc jest duże prawdopodobieństwo, że jednak będzie fajnie. No. I nie mamy pracować ostatecznie. Znaczy możemy, może być dłużej lub krócej. Człowiek może do tego dochodzić, może mu to troszeczkę dłużej zająć, ale ostatecznie mamy na tej planecie technologię, która pozwala już w tej chwili nam nie pracować. Nie musimy. Nie mówi się nam o tym, ale mamy coś takiego na tej Ziemi, na tej planecie. No możecie w to wierzyć lub nie, ale chciałem to powiedzieć. I nieważne, czy to jest prawda, czy to nie jest prawda. Powiedziałem to. Fajnie. Bo prawda jest taka, że tak naprawdę my powinniśmy stworzyć takie miejsce do życia, gdzie to miejsce będzie nam służyło, a nie odwrotnie. Nigdy nie chodziło o pracę. To ludzie sobie tak myśleli, że o, bo praca musi być, bo musi być sprawiedliwie. Tak, ludzie tak sobie pomyśleli, że a nie dam temu, bo ten się nie zasłużył na to. Tak naprawdę wszyscy jesteśmy w jednej rodzinie i to nie chodzi o to, że mamy zasłużyć czy nie. To chodzi o to, że fajnie jest dzielić się i kiedy jakiś człowiek daje prezent drugiemu człowiekowi, to nie dlatego, że znaczy czasem też bywa, bo chciałby dostać w drugą stronę ten prezent. To są takie interesowne czasem te prezenty, ale ogólnie rzecz biorąc, jak się widzi, że człowiek się uśmiechnął, nagle widać tę radość, że to jest wystarczająca rzecz. Właściwie warto choćby po to, żeby zobaczyć uśmiech z drugiej strony człowieka. Człowiek cię przytuli, ty przytulisz człowieka, wszystko jest zajebiście. Po to się tak naprawdę, po to tu żyjemy, żeby dzielić się miłością. I to naprawdę daje niezłego powera, gdy robisz komuś coś fajnego i widzisz, jak to działa z drugiej strony. I ten człowiek się rozpromieniowywuje totalnie. I ty to czujesz. Czujesz to. To nie jest... to chodzi o to odczucie właśnie. I wtedy wiesz, że wszystko jest w jak najlepszym porządku. A w momencie, kiedy ludzie podchodzą do siebie interesownie i liczą się, jak krakusi na przykład. Krakusi się tak liczą, naprawdę. Opowiadałem wam historię, chyba mówiłem. Dwa razy się powtórzyło w tym samym kiosku. Chciałem sobie kupić zapalniczkę, a sprzedawca w kiosku polecił mi, że lepiej jak kupię pudełko zapałek. Ja nie rozumiałem tego i się pytam, dlaczego? Bo zapałki tańsze. Tańcy są krakusi, naprawdę. Już tego nieraz doświadczyłem tutaj. Więc ciekawe, czy komu innemu krakusowi się to wydarzyło. Nie mogło się wydarzyć, bo krakusi nie kupują zapalniczek. W zasadzie nie wiem, dlaczego ja tam, ale jednak zapalniczki są, bo tu nie tylko krakusi. Turyści kupują zapalniczki. Po tym się rozpoznaje, czy to jest Krakus, czy turysta. Dobra, schodzę z tego tematu. Ogólnie Kraków fajne miasto. Każda część ludności ma jakieś tam swoje rzeczy. Dobra, będziemy kończyć ten film, jeśli chodzi o to. Albo możemy jeszcze zrobić tą część drugą pytań i odpowiedzi, jeśli macie chęć, to za moment. Zróbmy tą przerwę w takim razie i potem zobaczymy. No i tyle. Dobra, to zostawiam was z przerwą muzyczną.
Konkol to jest chwast. Czekajcie, wyłączymy już film. To mamy teraz czas na pytania i odpowiedzi. To było, rozumiem, że to było pierwsze pytanie. Co to jest ten konkol? To są różne nasionka, różnych roślin. Tak więc dobry ogrodnik będzie używał dobrych nasion. Aczkolwiek te chwasty są różne przypowieści, one dotyczą różnych części tego, tych doświadczeń. I no właśnie, chodzi o to, żeby nie wyrywać, nawet tych chwastów, żeby nie wyrywać, bo wyrywacie z tymi, razem z chwastami, wyrywacie także te właściwe nasionka, te właściwe nasionka rośliny, które chcą wyrosnąć, a wtedy nie wyrosną. Dlatego się ta, bardzo, to jest bardzo fajny opis tych doświadczeń na samym końcu. Więc to ma sens. Ale jeśli człowiek nawet nie rozumie, nie wie dokładnie, o czym powiedzmy te przypowieści, te przypowieści są tak zrobione, żeby tym bardziej jeśli chodzi o Nowy Testament, żeby nie brać, żeby one właściwie nawet działały dla tych ślepców, którzy czytają te przypowieści i w tym momencie są w stanie dobry owoc może wyjść, tak czy tak, nawet jak się nie zrozumie. To chodzi o szacunek, chodzi o to, żeby szanować siebie nawzajem, żeby sobie nie przeszkadzać w życiu. To w Starym Testamencie tam ten Bóg tam był też i srogim Bogiem i tam było te prawo i tak dalej. I ludzie brali także to i to już nie było fajne, bo już nie było tego szacunku między ludźmi. Więc tak daj ślepcowi prawo, to ślepiec będzie, litera prawa będzie ważniejsza od, no jasna sprawa, od człowieka. A w Nowym Testamencie jest już ten przekaz, który mówi, że człowiek jest ważniejszy od prawa. Jezus w pewnym sensie, Jezus nie rozwalił prawa. Jezus przeszedł zgodnie z tym prawem. Po prostu przetrwał to, co miał przetrwać. Był dobrym ogrodnikiem. W końcu tak, on ucztował z celnikami, ale później postanowił, że już on ucztować z celnikami nie będzie. I on potem już nie ucztował z celnikami. Czyli właściwie odkrył, że tu nie chodzi o to, żeby ucztować ze wszystkimi. Chociaż w pewnym sensie sens był taki dla ludzi, dla tych, którzy nie rozumieli tego, żeby po prostu, że każdy tak naprawdę, każdy jest tym dzieckiem Bożym. Nieważne, czy to jest gość, ma takie wyznanie, czy ma taki kolor skóry, czy taki kolor skóry, czy jest naszej narodowości, czy jest jakiś obcokrajowiec. Każdy. Czyli tutaj, mam nadzieję, rozumiecie sens tych słów, które w tej chwili próbuję tutaj jakoś opisać. No dobra. Black. Nasionko powstaje z jakiegoś naszego czynu. Skąd są nasionka? Nasionka nie pochodzą z czynów. To jest droga mistrzów i tu zachodzi integracja światła, ale te nasze światło na pustyni jest podzielone na tą fajną, a pewna część światła odgrywa cień, odgrywa nasze cienie, stają się demonami jakby, tak? Czyli to są nasze cienie. I tu nie chodzi o to, że ten osiąd, ta integracja ma zajść do końca. I to się odbywa samo. My tylko dokonujemy wyboru. Ogrodnicy, jesteśmy ogrodnikami i dokonujemy wyboru. Co tak naprawdę chcemy uprawiać w tym naszym ogrodzie? Tylko tyle. Nic więcej. Nie jesteśmy w stanie nic zrobić. Można też dramat zrobić. Wywalić wszystkich kapłanów z naszej świątyni, tak jak to Jezus zrobił nieraz. To też to w pewnych momentach nawet pomaga. Ale ogólnie dramaty zawsze rozwalają wszystko, więc tak czy tak, to jest tylko strata czasu w większości przypadków. Nasionka są częścią naszego światła, tego co się dzieje w nas, ta dynamika tych cienia, części cienia i części światła. To ma się zgrać ze sobą. Tak jak film Silent Hill, może część z was zna, tam na samym końcu, co się dzieje, bo tam jest ta dziewczyna, która widzi swoją bliźniaczkę. Widzi siebie, tylko widzi tą ciemną,
stronę siebie, tą lustrzane odbicie jakby, która jest, odgrywa rolę cienia. I co się dzieje na samym końcu z tymi dwoma dziewczynami? One się mają wzgrać, mają się zakochać w sobie. To tylko o to chodzi. Czyli trzeba pokochać swoje cienie i trzeba je tą miłością rozpuścić. One się rozpuszczają wtedy. Zgrywa, ta światło ma się zintegrować. Nie możemy walczyć ze sobą. Tylko dlatego, że ta druga część nam przeszkadza. I to jest ta o tym, o czym dzisiaj mówiłem i o czym dzisiaj księża mówili wszyscy w swoich świątyniach, na tych swoich kazaniach, bo dzisiaj było to kazanie właściwie, dwóch księży widziałem. Drugiego kiedyś tam poznacie, wezmę jakiś film jeszcze z tego drugiego kanału, to będziecie wiedzieć, jaki jeszcze jest jeden kanał, który tam od czasu do czasu obserwuję. Więc na pewno taki film będzie. Aga, wąż mnie w nocy wypatroszył, jakiś remont robił, serce biło mi na plecach. Tak ma być? Oddychać wtedy? W nocy, za dnia sobie pooddychaj. Widocznie masz takie doświadczenia. Ogólnie rzecz biorąc, możesz się temu poddać, to wcześniej czy później się skończy, albo możesz to przeoddychać za dnia. Nie ma rośliny, która jest niepożyteczna. Oczywiście, że tak. Wszystkie rośliny są pożyteczne, nawet chwasty. Te chwasty czasem zabezpieczają rośliny, ogólnie rzecz biorąc, albo pewne w odpowiedni sposób. Ogrodnicy o tym wiedzą chyba lepiej. Niektórzy o tym nawet mówią. Gdzieś tam widziałem takie filmiki, gdzie właśnie różni ludzie opowiadali o takich rzeczach. Kto dołki pod kimś kopie, sam w nie wpada. No tak. Tak jest. Mruczek, wiesz, Jacku, kiedy ta technologia ujawnią, bo jestem leniem. Ja też. Dlatego każdy z nas robi wszystko, żeby jak najmniej się napracować i mieć wszystko. Ujawnią. Tylko chodzi o to, że nie mogą teraz tego zrobić. Już wytłumaczę dlaczego. W momencie, kiedy gdyby teraz to zrobili, to ludzie by to wykorzystali i przeciwko sobie. Ta technologia zostałaby źle wykorzystana. Więc ludzie chcą wracać do starego, a te stare nie jest dobre. Bo te stare to jest to samo co teraz, tylko nie tak skontrastowane jak teraz. Więc nie chodzi o to, żeby wracać do starego. Właśnie dlatego to jest. Wyobraźcie sobie 7-8 miliardów ludzi na planecie. Wszyscy żyją w starym sposobem życia albo żyli. Teraz się to zmienia, bo to wszystko jest niszczone. W taki czy w inny sposób. I to jest sposób na to, żeby zatrzymać to, żeby rozwalić ten system. To chodzi o rozwalenie tego systemu. I tu nie chodzi o to, ja wiem, że tu przy okazji rozwala się w pewnym sensie nas. Nie pozwala się, kontroluje się, zmusza się nas do różnych rzeczy, których nikt tak naprawdę nie chce. No nie wszyscy są, którzy są ci, którzy wierzą w to, chcą w to, bo się boją. Ale to nie o to chodzi. Tu chodzi o to, że mamy to na to pozwolić, bo tu chodzi o zniszczenie. Zniszczenie w ogóle pieniądza. Po co te pieniądze w ogóle są? Ma wejść ten elektroniczny pieniądz, ale to też nie jest tak naprawdę celem. Ten pieniądz w ogóle ma zniknąć. Nie ma być pieniądza. Ma wejść coś, co będzie bardzo podobne do pieniądza, ale nie będzie pieniądzem. Nie wiem nawet jak to się będzie nazywać. Ale ogólnie to doprowadzi do takiego momentu, w którym ludzie sami odkryją, że te pieniądze w ogóle nie są potrzebne. Ponieważ, ale to dojdzie tylko wtedy, kiedy ludzie zaczną się szanować, kiedy ludzie zaczną pomagać sobie, bo czasy staną się tak trudne, że ludzie będą potrzebowali w pewnym sensie też pomagać samym sobie. To też troszeczkę będzie szło także w tym kierunku. Aczkolwiek oni nie mogą zniszczyć wszystkiego totalnie, bo jak wszystko zostanie zniszczone totalnie, to oni żyją na tym statku tak jak my.
jak ten statek przestanie zasilać nas, to i ich także. Więc to bez sensu byłoby. Więc tutaj, jeśli ktoś powie, o, będzie bardzo źle, będzie głód i tak dalej, nie będzie głodu. To jest tylko strach. To są tylko wyobrażenia, teorie spiskowe. Nigdy, nawet oni na to nie pozwolą, bo oni też potrzebują jeść, więc ogólnie rzecz biorąc będą się działy pewne rzeczy, które się już dzieją, ale aż tak źle nie będzie. Czy to prawda, że tam jest ogromna kolejka dusz, które chcą się wcielić? Tam wcielić się tutaj, rozumiem, tak? Tak, kolejka dusz jest ogromna. Aczkolwiek część tych dusz, które jeszcze mogą, które jeszcze się tu nie dostały, bo tam na zewnątrz też były duże kolejki, po to zostały stworzone te inne nowe ziemie tam na zewnątrz, po to, żeby już nie ładować dusz, żeby nie ładować aniołów. Tam nie ma dusz, aniołowie nie mają dusz. Ale ci, którzy mają duszę, tak, czyli są tutaj, to chcą się wcielić, bo teraz są te czasy, w których naprawdę możemy stąd odejść. Możemy się uwolnić, wyzwolić. Więc to tylko o to chodzi. No i oczywiście nowe pokolenie jeszcze wchodzi. I będzie wchodzić, bo to jest normalna rzecz. Więc tutaj to będzie zawsze. Aż do ostatniego anioła, który jest jeszcze niewyzwolony. A, i tu wcześniej pytanie znalazłem, czy ma znaczenie, czy ciało jest pochowane w ziemi, czy w osarium. A co to jest osarium, bo nie mam pojęcia. Osarium. Dla mnie to bez różnicy. A co to za różnica? W zasadzie. Spalenie jest najfajniejsze, bo wtedy uwalnia się całe światło i nic nie zostaje. To tak, jeśli chodzi o fizykę tego, czym jesteśmy. Grażyna. Ogólnie mam nadciśnienie, czułam szumy, gorąc. Pierwszy raz próbowałem to przeoddychać. O dziwo pomogło. Nie bać się. Oczywiście, że się nie bać. I to będzie zawsze pomagać. Oddychanie jest tym narzędziem, które naprawdę tutaj działa cuda. To jest to właśnie. Na drodze mistrzów to są pierwsze rzeczy, gdzie ludzie nagle odkrywają, jak oddech działa. To jest dosłownie działa. Ludzie przeżywają cuda we własnym życiu, ponieważ sami siebie uzdrawiają bardzo szybko, momentalnie. Aga, teraz to pytanie twoje. Czy ja sądzę, że Credo naprawdę zjadł kawałek martwego szaraka? Nie wiem, trudno mi powiedzieć. Ludzie, którzy mają wiedzę, wpadają na różne dziwne pomysły po to, żeby w pewnym sensie uprawomocnić tą wiedzę, którą chcą komuś sprzedać, podzielić się, żeby ta wiedza, ten drugi człowiek, który tą wiedzę dostanie, żeby miał do niej szacunek, powiedzmy, bo ta wiedza była istotna, była ważna. Więc mogli go tak przetestować. To mógł być warunek. Więc ogólnie rzecz biorąc, tak, mógł. Tylko to nie był martwy szarak. On chyba tam dostał... Aha, to tak, był też martwy szarak. To z kolei inna opowieść. To gdzie on poszedł, odwiedził jakiegoś znajomego, czy jakiegoś kuzyna, czy kogoś tam, tak? I ten znajomy, przyjaciel, czy jakoś tak, on tam podzielił się z nim pewną rzeczą, tylko nic jemu nie mówił. On tam go zjadł, potem dwa dni, czy ileś tam przechorowali, tak? O tym mówisz. A potem mu powiedział. I mówił mu, że ludzie albo umierają, ale jeśli przeżyją ten dzień, czy dwa, to już potem nie umierają. I potem mają te fajne rzeczy. Coś mogło w tym być. Trudno powiedzieć. Coś w tym jest. Ja powiem szczerze, nie mam pojęcia, jak to działa, bo nigdy ciała szaraka nie jadłem. Raczej nie. Nie wiem, jak to jest. Ale wiem, jak to jest, jak się oddycha bardzo mocno.
jak się robi pewne rzeczy w trakcie, potem lecisz samolotem odrzutowym i co się z tobą dzieje. To wiem, co się z tobą dzieje. To jest przeżycie. Ten słynny dźwięk OM ma coś wspólnego z MU? Nie. Znaczy nie wiem, o jaki dźwięk mówisz, o tej mantrze OM? Nie, to mantra OM to religie kultury wschodu. Tam takie z tamtymi rzeczami. To mantra, czyli w pewnym sensie one służyły do pracy z energetyką. Mantry bardzo fajnie, znaczy mantrowanie. Nie wiem, czy to jest potrzebne, czy to jest konieczne. Miałem pewnego rodzaju też taki etap swój, ale ja to robiłem bardziej dla przyjemności, bo po prostu lubiłem i tyle. Więc ogólnie one rezonują z czakrami, z energetyką. Nie ma to większego znaczenia. Grażyna, nie pamiętam, nie wiem, on tam kredą miał te naszyjniki na sobie, to ci szamani w ogóle mają te naszyjniki, różni ludzie. Nie wiem, co to był za naszyjnik, który mu ukradli. Być może miał jakąś wartość dla niego po prostu. Aga, zapytaj, ale proszę cię o inny zestaw pytań, łatwiejszy. Inny zestaw pytań. Pytajcie o siebie, nie o mnie. I będzie dobrze. Nie będę na wszystkie pytania wam odpowiadał. To nie ma znaczenia. Ta ta ta, pa pa pa. Komórki naszego ciała umierają i rodzą się cały czas. I to działa cały czas, cały czas. Więc starzenie jest wtedy, kiedy więcej komórek umiera, a mniej się rodzi. Więc... jakoś tak. Ważne jest zasilanie. Co z duszami samobójców? A nic. Nic takiego. Jeśli dusza jest, to duszą zostaje. Nie ma to żadnego znaczenia. A samobójstwo nie jest grzechem, nie ma grzechów. Więc to, co Kościół mówi, czy różni ludzie wierzą, że samobójstwo, to za to się płaci. Czasami tak, czasami nie. To zależy też, w którym momencie jesteśmy, w którym miejscu jesteśmy. Bywa tak, że odchodzisz i wtedy pewne rzeczy musisz przesiedzieć, przekimać w jakimś stanie po tamtej stronie. Więc na to samo wychodzi, ale potem wcześniej czy później człowiek się uwalnia z tego stanu, więc to nie ma tu większego znaczenia. Chodzi też o świadomość. Tak więc, nie ma rzeczy, nie ma błędów, nie ma grzechów, które by nas totalnie zniszczyły. Jesteśmy niezniszczalni, jesteśmy nieśmiertelnymi istotami. Nie da się. Nawet jeśli stajemy się ciemnymi, to też jesteśmy nieśmiertelni dalej. Tylko nasze życie jest troszeczkę inne. Ta broda może trochę dodawać, troszeczkę. Ta broda zawsze dodaje troszeczkę dojrzałości. Więc to mi ludzie mówią bardzo często. Ty miej tą brodę. Większość ludzi mi tak mówi. A wtedy wyglądasz bardziej dojrzalej. No mi się jakoś tak nie za bardzo chce cały czas mieć tą brodę. Od czasu do czasu trzeba zmienić się trochę. Jak szybko można przejść pustynię w tej rzeczywistości? Od 2 tygodni w górę. Pół roku
u większości ludzi, takich nieoddychających, zwykłych, oni po pół roku wychodzą, jeśli sobie nie przeszkadzają. A na Drodze Mistrzów ta ostatnia pustynia to są mniej więcej od 2 tygodni. 2 tygodnie to jest, no trzeba na niej być. A później otwierają się furtki, którymi można ją opuszczać co jakiś czas. Czy można nie wiedzieć, że jest się na Drodze Mistrzów, czy to się po prostu wie? Tego się nie wie, można tego nie wiedzieć. Ale przychodzi taki moment, w którym człowiek ma możliwość to odkryć. Chociaż nie wszyscy odkrywają. Więc różnie z tym bywa. Okej. Kim są tkacze i biegacze, o których mówi Tobiasz Adamus? Chodzi o dopasowanie pewnych siatek, o ułatwianie nam pewnych rzeczy. Do końca ci chyba nie odpowiem na to pytanie, ale może to dotyczyć, to było za Tobiasza jeszcze, więc właściwie dotyczyło to większości ludzi z w pierwszej części, na tym pierwszym etapie. Więc tam mogą brać, możemy mieć po prostu pomoc pewnych części siebie, ale niekoniecznie. Trudno powiedzieć, tak naprawdę, czy to jest istotne. Mistrzowie nie wszystko wiedzą. Tu nie chodzi o wiedzę. To ludzie chcieliby wszystko wiedzieć. Nie da się wszystkiego wytłumaczyć, tak naprawdę. Bóg nie wie wszystkiego. Nie ma Boga, który by wiedział wszystkiego. To kolejne kłamstwo, kolejny mit. Jak ludzie jakieś coś wierzą, że Bóg wie wszystko. Nie, Bóg nie wie wszystkiego. Bóg nie musi wiedzieć. Jak Bóg musiałby wiedzieć wszystko, to on prawdopodobnie by zbankrutował, to zabiłby się. Byłby kolejnym samobójcą. W momencie, kiedy Bóg dochodzi do takiego momentu, w którym zaczyna wiedzieć za dużo, bo po prostu robi samobójstwo, bo nie jest w stanie tego żyć dalej z tą całą wiedzą. Więc nie chodzi ogólnie w wiedzy. To nie, wiedza jest fajna, bo powiedzmy wiedza związana z prawdą, jeśli chodzi o wiedzę, która dotyczy nas samych, ona nas uwalnia z naszych przekonań, z tego, co, czyli jak odkrywasz prawdę, no to kłamstwo nie ma żadnej wartości dla ciebie, tak? Bo wiesz, że to jest kłamstwo. Czyli uwalnia ciebie od przekonań. Więc tu pod tym kątem. A ogólnie rzecz biorąc nie chodzi o wiedzę. Chodzi o wolność, chodzi o bycie wolnym, chodzi o powrót do pełni, do tego. Zapytasz się mistrza, jak on, powiedzmy, manifestuje pewne rzeczy. Mistrz nigdy sobie nie zadaje takich pytań, jak to działa. A w zasadzie zadawał sobie te pytania, ale wcześniej czy później odpuścił. To nie ma znaczenia tak naprawdę. Za tym działa nasza boskość. To nasza boskość robi te rzeczy. A my tylko dokonujemy wyborów. Nic więcej. To się dzieje samo. Tego nikt nie wymyślił. To już było zrobione. Takimi istotami jesteśmy. To ja wiem dokładnie o co zapytałaś. Tak, tam było coś o biegaczach. Myślę, że to mogą być części nas, które w pewnym sensie tak robią różne rzeczy dziwne, próbują nas dostrajać cały czas do pewnych zmieniających się rzeczy, nasze ciała i tak dalej. Więc tak ci do tego momentu ci tak odpowiem, nie do końca. Ci tkacze i biegacze.
Afro, czy jestem na drodze mistrzów? To tylko ty możesz to odkryć. Ogólnie mógłbym ci to powiedzieć, jakbyśmy się spotkali. Wtedy bym wiedział. Ja mam takie swoje sposoby. Znaczy już przetestowane. Jak mijam ludzi, to czasem wiem, a czasem nie. Ale jak powiedzmy rozmawiam z człowiekiem, tak te face to face, podaję mu dłoń, on podaje mi dłoń. I wtedy zaczyna się wiedzieć, można spojrzeć w oczy. Czasem w oczach to widać, więc to tak mniej więcej jest. Ogólnie, mówię, wcześniej czy później do tego się dochodzi. Ale najważniejsze to jest oddech. Po oddechu odkrywasz bardzo szybko. Jaki masz stan energetyki? Zwykli ludzie, jak oddychają, jest to troszeczkę inaczej się to odczuwa. Mistrz ma pootwierane kanały, więc u niego to będzie automatycznie inaczej działać. Tutaj jest ta siła, która się pojawia w momencie, kiedy się oddycha. Znaczy w zasadzie siła jest tu i tu, tylko u większości ludzi energia płynie tak jakby niezauważenie. Ona jest, płynie, jest bardzo silna. Tylko ludzie mogą tego nie odczuwać. Na drodze mistrzowskiej, jak przechodzisz przez chrzest i masz te kanały, ci się otwierają, zaczynasz to po prostu czuć, zaczynasz tym żyć. To się dzieje właściwie cały czas. Więc zdajesz sobie sprawę, że pewne zmiany w tobie zachodzą i się ta świadomość poszerza. Więc myślę, że w ten sposób można do tego podejść. Co myślę o śmierci klinicznej? Nic nie myślę. Myślę o zrobieniu filmu na ten temat. Więc myślę, coś tam powiem na tym filmie, jak będzie. A tak ogólnie teraz nic nie myślę. Śmierć kliniczna to jest takie OB, tylko takie bardziej nagłe. Więc i takie bardziej szalone, że tak powiem. Czy można tego nie pamiętać, że miało się śmierć kliniczną? To trzeba byłoby zapytać kogoś, kto przez to przechodził. Grażyna. Jacku, nawet nie wiesz, jaki pozytywny wpływ masz na nasze życie. Ja tobie życzę również tego, czego pragniesz. Uciekam, bo muszę. Trzymaj się. Wszystkiego dobrego. Nawzajem. Anna, to samo pytanie. Jak poznać, że się jest na drodze mistrzów? Możesz podać jakieś symptomy? To są wszystkie symptomy, gdzie nasze kundalini zaczyna w nas działać. Gdy się kundalini podnosi. Ale to może być bardzo błędne, dlatego że jest cała masa innych doświadczeń, które będą wyglądały bardzo podobnie. Będą bardzo podobne symptomy przepływu energii. Mogą działać te dwa boczne kanały, które u większości ludzi normalnie działają. Więc tutaj po prostu trzeba być tego świadomym. Jak świadomy, dlatego myślę, Jeszua, Jezus przechodził ten chrzest. Być może nie musiał go przechodzić, a być może musiał. Nie ma to większego znaczenia. W końcu przejście takiego doświadczenia daje tą pewność, że faktycznie jesteś na tej drodze. Chociaż to nie znaczy, że wejdziesz na tą drogę. Tutaj musi być, to nie jest przypadkowa rzecz. Jeśli masz wejść na tą drogę, to ty na nią wejdziesz. Jeśli masz nie wejść, to nie wejdziesz, koniec, kropka. Dzisiaj wszyscy, którzy należą do starego pokolenia, wejdą na tą drogę. Znaczy będą mieli na pewno szansę. Niektórzy zostaną wciągnięci na tą drogę, tak czy tego chcą, czy nie chcą. Symptomy podniesienia kundalini są takie, że zaczynasz czuć przepływ energii, zaczynasz czuć gorąc, zimno, elektromagnetyzm, ciało elektryczne, zaczyna ci dmuchać z dłoni, ze stóp. Co jeszcze? Jak oddychasz w tym momencie,
takim sposobem, o jakim ja mówię, najlepiej ustami, bo jak nosem oddychacie, pracujecie na różnych kanałach. A więc do testu, do tego centralnego kanału nadają się usta, bez nosa. I w tym momencie oddychacie tylko ustami i obserwujecie, co się dzieje na waszym ciele, na kręgosłupie. Na dole powinny pojawić się trzęsienie ziemi. To trzęsienie ziemi może iść do góry i tak dalej. To już są dobre objawy podniesionej kundalini. Niekoniecznie to musi o tym świadczyć, ale może. To może być dobry symptom. Ból głowy, co jeszcze? Co to jeszcze można powiedzieć? Pewne walnięcia energetyczne. Ktoś to może nazwać tak jakby prąd was kopał po kręgosłupie. To też są symptomy, które właściwie dzieją się w okolicach tego kanału. Ale też nie muszą mówić, że kundalini jest podniesione. To nie ma tak naprawdę znaczenia. Tego ci nikt nie powie. Ty sama, każdy sam musi sobie na to pytanie odpowiedzieć. Żaden inny mistrz, człowiek nie udzieli wam odpowiedzi, czy jesteś na drodze, czy nie. Bo to jest tak indywidualna rzecz i to nie jest takie jawne. Więc ogólnie da się to, jak się spotkamy, mówię, najlepiej wtedy to się czuje. A tak ogólnie to trudno jest na ten temat tak zdalnie powiedzieć. Na drodze ma się oczyć puna. No być może, coś w tym jest. Ma się widać otchłań w oczach. To jest taka wskazówka dla was. Cokolwiek to znaczy. Nie wiem, jak to nawet wytłumaczyć. Ale coś takiego jest. Tak więc różne rzeczy się dzieją. A jak człowiek wpadnie na pustynię, na pustyni też się dzieją różne rzeczy. I nieważne, czy kundalini jest odpalony, czy nie. Tam energetyka pracuje na pustyni dosyć mocno. Justyna, to jest dobre pytanie. Czym różni się chrzest wodą od chrztu ogniem? I jak myślisz, dlaczego KRK chrzci wodą jak Jan, a nie ogniem jak Jezus? Otóż ja zacznę od końca. Otóż KRK nie chrzci wodą jak Jan. KRK nie chrzci w ogóle. To nie jest chrzest. To jest sakrament chrztu, a to jest wielka różnica. Sakramenty to są symbole. To jest rytuał. Nic więcej. To się niczy. Ja żadnego rytuału nie robię w momencie, kiedy komuś wykonuję chrzest. Czy w zasadzie błogosławię chrzest. Nie, ja nic nie robię. Nie robię, w ogóle nie siedzę w umyśle, nie robię, nie mam żadnego planu na to i tak dalej. Więc to na tym polega różnica. To się dzieje po prostu samo, bo ja tylko zdecyduję pewną rzecz, że w tym momencie no jest ten dokładnie ten moment, w którym po prostu to robisz, bo warunki zostały spełnione. I to się po prostu dzieje, odbywa. I nic więcej, przychodzi mistrz, i to się dzieje. A potem mistrz sobie idzie dalej. A to się dzieje po prostu, zostawia cię mistrz z tym. To jest już twoje. Więc chrzest wodny jest to, ten chrzest, to jest to, co dzieje się wewnątrz. A sakramenty niestety dzieją się na zewnątrz. Możemy najwyżej sobie tylko się polać wodą. Ale ta woda ma iść do góry, nie z dołu, nie z góry do dołu. A tu grawitacja działa, woda idzie w dół. Totalnie inny kierunek, bo to jest tylko symbol. Nic więcej. Myślę, że można byłoby zrobić taki chrzest, jakiś mistrz chce. Można to tak wykonywać, łączyć jedno z drugim. I wtedy to będzie miało sens. Ogólnie rzecz biorąc, to tak. A jaka różnica jest między chrztem ogniowym, a chrztem wodnym? Chrzest wodny jest chłodny, zimny. W momencie. To tak jak po takim chrzcie, czy w trakcie takiego chrztu, kiedy powiedzmy wychodzisz, jesteś na plaży, na jakimś jeziorze, przy jakiejś rzece,
kąpiesz się, potem wychodzisz na zewnątrz i masz gęsią skórkę, odczuwasz chłód. Ciało się potrafi trząść z zimna. I po chrzcie często jest dokładnie to samo, ten sam efekt. Dlatego to jest wodny chrzest. Czujesz chłód, chłód się wypełnia twoje ciało. Przy chrzcie ogniowym jest dokładnie to samo doświadczenie, tylko twoje ciało wypełnia się ogniem. Czujesz gorąc. Nie ma gęsiej skórki. Jest ciepło. Czujesz w zasadzie ciepło, to jest gorąc, to jest totalnie gorąc. Ale ten gorąc nie robi ci krzywdy. I chrzest ogniowy, on sam wskakuje w którymś momencie. Po jak jesteś na drodze mistrzów, to ten chrzest ogniowy wcześniej czy później przejdziesz. Koniec, kropka. Więc i to dzieje się samo. Tutaj nikt, nikogo nie potrzebujesz, nie potrzebujesz żadnych warunków. Po prostu to jest część tej drogi, część doświadczeń. Buddyści nazywają te doświadczenia na przykład tummo. Tummo to jest właśnie dokładnie to. To jest, czujesz żar wewnątrz swojego własnego ciała. Więc tak to mniej więcej jest. Ja mieszkam w Krakowie, w Kraków. To co tu dalej? Nie znam wszystkich tych małych miejscowości. No część znam, ale nie kojarzę tak dokładnie. Musiałem sprawdzić, czy daleko, czy blisko. No dokładnie, no właściwie jeszcze w tej części zabudowanej, więc Kraków jest dosyć duży, no ale napisz do mnie po prostu, jak chcesz, to może się zgra jakieś spotkanie. Gosia, Jacku, czy wchodząc na drogę mistrzów zaczynałeś od oddychania? To był twój taki pierwszy, ja oddychałem dużo wcześniej. Więc właściwie ja robiłem różne rzeczy, zajmowałem się różnymi rzeczami. A jak zostałem wciągnięty na tą drogę mistrzów, akurat wtedy nie oddychałem, ale obserwowałem, co się we mnie zaczęło wtedy dziać. To było wielkie. Ale potem jak dotarłem do domu, wtedy zacząłem oddychać. I wtedy zobaczyłem, że to oddychanie jest inne niż do tej pory. Dlatego mówię, w oddychaniu jest różnica. Zwykły człowiek będzie oddychał, jest inne, a mistrz oddycha, jest total inne. Ale nie powiem, na czym polega różnica. Znaczy, no przede wszystkim odczucia są o wiele mocniejsze. Od razu czujesz. Jeden oddech zrobisz i już czujesz przepływ. Więc to są te rzeczy. Jan Chrzciciel, tutaj Justyna M. cytuję Jana Chrzciciela. Ja was chrzczę wodą, lecz ten, który idzie za mną, mocniejszy jest ode mnie. On was chrzcić będzie ogniem. Tak, ale tu nie chodziło o Chrystusa, znaczy nie Jezusa bezpośrednio. Chodziło o Chrystusa. To się dzieje tak czy tak. Tu Kościół troszeczkę źle to zrozumiał i dlatego oni zrezygnowali z tego chrztu janowego i wprowadzili sakramenty. Bo uważali, że chrzest ogniowy jest ważniejszy, a ten jest czyniony przez samego Chrystusa i dlatego w Kościele nie jest wykonywany już taki chrzest. A sakrament chrztu jest tylko symbolem. I oni doskonale o tym wiedzą, że to jest tylko symbol. Tak. Black, kto jest dla ciebie najważniejszym człowiekiem na drodze? Ja! To chyba jasne. Pytasz o człowieka. Każdy powinien być najważniejszy sam dla samego siebie. Z drugiej strony takie to, no nie wiem, to ma znaczenie. To ma znaczenie w momencie, kiedy staniesz w sytuacji, gdzie będziesz musiał wybrać.
dobro siebie samego albo dobro innego człowieka. Szczęście, swoje własne szczęście albo cudze szczęście. Wtedy staniesz dokładnie przed wyborem. Kto jest dla ciebie ważniejszy? Ktoś inny czy ty sam? Ale na poziomie szczęścia. Oczywiście może być tak, że będziesz, ktoś cię poprosił o pomoc i tak dalej. To nie jest ten wybór. Ja mówię o czymś zupełnie innym. Ja mówię o takiej sytuacji, w której w pewnym sensie ktoś cię zmusza nawet do tego, żebyś oddał mu coś, co należy do ciebie. To tak jak z ciemnymi jest. Jeśli wybierzesz siebie, wybierzesz dobrze, wygrasz. Jeśli wybierzesz kogoś, przegrasz, przegrywasz. Będziesz robił to nie w niewłaściwy sposób. Miłością należy się dzielić, a nie ją oddawać. Jeśli będziesz mówił, ktoś jest ważniejszy ode mnie, oddajesz mu to, co należy do ciebie. I wtedy co? Oddasz mu swoją własną żonę? Znienawidzi cię za to. Nie, ona cię nie znienawidzi, ale może dojść do takiego momentu, będzie się źle czuć. Nie, to nie o to chodzi. Możesz się dzielić dobrami, ale to ty jesteś najważniejszy dla siebie. Każdy człowiek powinien być najważniejszy. Zawsze wszystko zaczyna się od wewnątrz. Nie chodzi o to, że mamy sobie oddawać rzeczy, które należą do nas. Chodzi tylko o dzielenie się życiem w życiu. A światło należy do mnie. Ja światła nie oddaję. Tak samo nie żądam, żeby ktokolwiek z was oddawał swoje światło. Ale w życiu możemy cieszyć się tym życiem, bawić się. Ale wolność daje nam miłość do samego siebie, miłość własna. Nie miłość innych ludzi. Miłość innych ludzi wynika z tej miłości własnej. Nie jesteś w stanie pokochać innych ludzi bardziej niż kochasz siebie. Jeśli siebie nienawidzisz, to nie, to tak samo będziesz ludzi nienawidził czy nienawidziła. To jest jasna sprawa. Czyli nie możesz siebie oddawać. Nie chodziło nigdy o oddawanie. Chodziło o dzielenie się. W momencie, kiedy komuś coś dajesz, ty sam stajesz się biednym, ubogim. Już tego nie masz, bo oddałeś. Czyli w pewnym sensie oddajesz swoje szczęście komuś innemu. Ten ktoś pocieszy się tym szczęściem, a je potem wyrzuci, bo to szczęście nie należy do niego. Sam go nie zdobył, więc nie uszanuje tego szczęścia. Każdy człowiek sam musi odkryć swoje szczęście, ponieważ wtedy dopiero to szczęście będzie coś dla niego znaczyło, będzie miało wartość. Ponieważ własne szczęście ma dla nas wartość. Cudze szczęście nigdy nie miało dla nas wartości. Ponadto, czyli coś dostajesz od kogoś, łatwo przyszło, łatwo odchodzi. Dlatego nie chodzi o oddawanie, a o dzielenie się. W momencie, kiedy masz kanapkę i mijasz kogoś, dzielisz się tą kanapką i razem ją zjadacie, bo wtedy cieszycie się swoją własną przestrzenią. Jest ten szacunek i wszystko, co tam ma być. Czy mógłbym skomentować przekaz Ramty? Pewnie tak. Nie wiem, czy to zrobię. Jak gdzieś natrafię, może na jakiś fajny film, który mi w tym pomoże? Być może tak. Black, czy naprawdę uważasz, że Kościół coś źle zrozumiał? W ogóle nie zrozumiał tego, co miał zrozumieć. Więc Kościół wszystko źle zrozumiał. Kościół niczego nie zrozumiał tak naprawdę. Kościół stworzył sobie, znaczy nie mówię o tym, mówię o jak się zakładał, jak się tworzył ci ojcowie Kościoła. To byli zwykli ludzie, którzy niczego tak naprawdę nie rozumieli. I sami sobie ułożyli pewną agendę, pewną historię. Więc tak naprawdę ten Kościół nigdy nie był prawdziwy, nigdy nie był żywy. Ponieważ w tym kościele od samego początku było wszystko, ale tej jednej rzeczy nigdy tam nie było. Teraz ona się w ludziach pojawia, bo w ludziach, w nas jest żywy Kościół. I ogólnie rzecz biorąc, w tym kościele, jako w budynku z drewna i kamienia, w tych kościołach nigdy, te kościoły nigdy nie były żywe, nigdy nie były prawdziwe. Kamień
jest kamieniem, drewno jest drewnem, ale my jesteśmy żywi i ten żywy Kościół widać w każdym z nas, bardziej lub mniej, także w kapłanach, więc, ale to nie, tutaj nie mówię już o tym o tych kościołach z drewna i kamienia. Czy nie jest tak, że Kościół wszystko zrozumiał i wszystko wie i stoi na straży, żebyśmy my nic nie wiedzieli? To dotyczy pewnej części wzniesionych mistrzów, albo dotyczyło kiedyś tam. To się mówi w pewnym sensie, bo Kościół dostał, ludzie dostali ogólnie wiedzę, każdy. I oni w pewnym sensie wzięli, stworzyli te kościoły, czyli w zasadzie, jeśli już chcieli ciągnąć to w taki sposób, powinni się podzielić tą wiedzą. Byli tacy, którzy wiedzieli, ale jakoś ogólnie mistrzowie zostali wywaleni z tych kościołów. Tam na samym początku. Zawsze byli wywalani, nigdy nie byli akceptowani. Jezus nigdy nie był akceptowany, bo tacy ludzie niszczyli światopogląd, systemy, wszystko po drodze, a to się nikomu nie podobało, a szczególnie tym ludziom, którzy byli tam w kościołach. To, o czym mówisz, nawet bardziej dotyczy tych starych, żydowskiego kościoła. Żydzi wiedzieli o pewnych rzeczach. Więc bardziej to się nawet ich tyczy. Nie chrześcijańskiego kościoła. Chrześcijański kościół od samego początku nie był żywy. Żydowski kościół, ten o wiele dalszy, o wiele starszy, tamte kościoły wiedziały, tamte kościoły miały swoich wzniesionych. Miały mistrzów. Egipskie w pewnym sensie, ale tam nie było kościołów, tam faraonowie byli. To byli królowie, to byli mistrzowie wzniesieni na początku. Ale później też zostali wywaleni, rozwaleni. Potem pewna polityka weszła w to wszystko. Tak samo, a ten kościół nasz chrześcijański, on nigdy nie miał tak naprawdę wiedzy. Tylko poza tym, że po prostu dostali te pisma. I te pisma, mimo wszystko jest w tych pismach wiedza, ale ci ludzie, tak, jakaś garstka ludzi tam zawsze wiedziała, bo oni też przez to przechodzą. Przechodzili. Są księża, którzy są mistrzami wzniesionymi i są dalej księżmi. Ale to się tyczy tych starszych kościołów bardziej. Ale dobrze mówi, to powiedzieć można takim kapłanom, że dostaliście wiedzę, ale oni sami tak naprawdę tej wiedzy nigdy nie dostali. W seminariach tej wiedzy nie uczą. Nie uczą oddychania, nie uczą takich rzeczy, więc czym oni mogli się nie chcieć podzielić? Oni się dzielą wszystkim tym, co tam dostali. Dlatego mówię, te kościoły są martwe. Nigdy w nich nie było ducha, żywego ducha. Ale w nas, w księżach także, bo oni też są ludźmi, ten kościół żywy jest. Każdy człowiek należy do tego żywego kościoła, póki ten płomień tam w nas jest, się pali. Aga, nie mam pojęcia. Ja tylko raz spotkałem pewnego buddystę, rozmawiałem z buddystą, ale to było dawno temu i zupełnie inny klimat, inny. Jeszcze nawet o tych rzeczach nie wiedziałem, tak jak teraz. Nie byłem na drodze mistrzów, było bardzo dawno temu. Czy oddychają tylko przez skórę? Trudno powiedzieć. Pierwszy raz się w ogóle z tym spotykam. Nie wiem, skąd to wiesz. Nie spotkałem się z taką informacją, gdzie ludzie oddychaliby przez skórę. Oczywiście przez skórę oddychamy i dużą część tlenu dostarczamy organizmowi poprzez skórę. Komórki oddychają. I to podobno jest taka wielkość, że jak ci ludzie, którzy się gdzieś tam spalą, oparzenia mają jakiś tam większy procent, to po prostu umierają właśnie z braku tlenu. Czyli coś w tym jest. Nie wiem, czy będę robił film o Ramta, bo jakoś nie do końca mnie ciągnie do tego tematu. Więc jak spotkam fajny materiał może mnie zmotywować. Póki co nie znalazłem, że nic konkretnego
na ten temat, żeby tam coś do tego dodać. Jenra nie kojarzy gościa. Czy tak zwane miejsca mocy mają na nas wpływ? No tak. Czujemy je, więc to już na pewno wpływa. Gdyby nie było wpływu, nie czulibyśmy tych miejsc. Aczkolwiek nie wszyscy to czują. I druga rzecz, pytanie jest, czy wybierasz to? Bo tutaj też ważne, to jest bardzo ważne. Pewnego rodzaju świadomość wykorzystania, skorzystania z tego. Oj, Ludwik, musiałbym sobie przypomnieć, co oznaczał przekaz prezydenta na początku pandemii Hot Challenge. Wow, to jest tak, to był taki spontan. Cokolwiek on znaczył, to nie ma teraz znaczenia. Ja to zrobiłem w taki sposób, bo chciałem w pewnym sensie wnieść troszeczkę takiej fajnej energii w to. I mogłem to zrobić. To nawet pasowało. Akurat tak się słowa ustawiły, więc... A teraz to już nie pamiętam, co to było w ogóle. Gosia, widziałem swoje ciało subtelne. Wyglądało zupełnie inaczej. Nie przypominało fizycznego. Można powiedzieć, przypominało taką jakby kukłę. I tyle. A widzisz, a ty w medytacji się widziałaś. Ty widziałaś coś zupełnie innego. Dlatego widziałaś białe szaty, czarne włosy i tak dalej, i tak dalej. Są dwa różne doświadczenia. Ja opowiadam o swoim ciele niesubtelnym właściwie, o fizyce, o kreacji fizycznej, widzianej z drugiej strony. To jest fajna rzecz. Ale ono w ogóle nie jest takie, jakie nam się wydaje, że jest. Więc to, co tu widać, co widzimy, patrząc na siebie, to jest tylko takie małe oszustwo. Ja... Ciemny oczywiście może mieć głowę byka, może mieć głowę jaką chce. Bo ja nie medytuję, Gosiu. W ogóle nie medytuję, więc... Nie kojarzę tego. Ewa, tutaj piszesz tak. Sławek kiedyś powiedział na jednym ze swoich filmów, że księża sami do raju nie wchodzą i nikogo tam nie wpuszczają. Tak jakby byli na straży. Nie chodzi o księży. Tu chodzi o ciemnych. I ciemnych łowców i tak dalej. To tych, którzy walczą. Ja to tak widzę, postrzegam to ze swojej strony. Ale nie pamiętam, nie kojarzę tych słów. Znaczy kojarzę pewne słowa, ale kontekstu nie pamiętam tego tak za bardzo, nie zapamiętałem. Należałoby się Sławka zapytać dokładnie, co chciał przez to powiedzieć, jeśli już. W każdym razie są ludzie, którzy nie wchodzą. To też dotyczy większości ludzi. No. To w pewnym sensie to, co mówiłem wcześniej na temat, co się kościołom zarzuca, że dostali wiedzę, dostali wszystko, sami nie wchodzą i innych nie tam nie wpuszczają. To jest dokładnie to. I prawdopodobnie o tym mówił Sławek. Black, nie ma to znaczenia. Wysoka hierarchia kościelna, tak czy tak. Tam dużo ciemnych, znaczy dużo nocnych łowców jest na samym szczycie. Więc kościołem nie... Tam kościołem też rządzą pewni nie ludzie, no, że tak powiem. To nie ma żadnego znaczenia. Te pytania, odpowiedź, co ci da taka odpowiedź? Wiedzę dostaniesz, ale co ci to da? Co to zmieni w twoim życiu? Że będzie lepiej? Czy ta wiedza pozwoli ci na bycie bardziej szczęśliwym? I tak dalej, i tak dalej. Jeśli macie takie pytania, bardzo ciekawe, ale nie mające tak naprawdę większego znaczenia, to właściwie te pytania można zadać każdemu.
każdemu, kto się pewnymi rzeczami interesuje, pewnymi rzeczami się zajmuje. A dla mnie właściwie z waszego punktu widzenia, nie z mojego, bo właściwie dla mnie to jest zabawa tak czy tak. Ja tu z wami jestem i ogólnie wciągacie mnie w pewne tematy, które też lubię. I na pewne tematy wiem więcej, na pewne tematy wiem mniej, jak mnie interesuje coś, czy nie interesuje. To nie ma tak naprawdę znaczenia, ale z waszego punktu widzenia to jest tak naprawdę strata czasu. Bo ja bym ten czas zupełnie inaczej wykorzystał. Dla siebie, gdyby mi chodziło o mnie, gdybym był po drugiej stronie. No, to by mnie nie interesowało akurat. Na NWK24 o takich tematach tam człowiek mówi. Tam jest ten kult, klimat. Tam ci człowiek na pewno na to odpowie. Inna rzecz, może o tym nie wiedzieć. A też Draco tam troszeczkę poruszali pewne tematy z Draco. Tak kojarzę, nie jestem pewien do końca. I tam czasem ja wspominam też troszeczkę o takich rzeczach przy okazji. Filmy fajnie pokazują, też prezentują pewną wiedzę. W filmach, oczywiście to jest fikcja. Większość ludzi bierze to jako fikcję. Ale coś w tym, powiedzmy, może być więcej. Ale to nie jest tak, że się kogoś tam oskarża, czy mówi, że faktycznie tak jest. No bo wtedy, o wow, nie wiem, ludzie by byli przerażeni prawdopodobnie, jakby to wszystko tak było. To nie ma tak naprawdę znaczenia. Tu, na tej planecie żyje naprawdę wiele cywilizacji, oprócz nas. I nawet są istoty, których w ogóle nie widać fizyczne, są niefizyczne istoty. Znaczy są fizyczne, ale nie są tu, w tej fizyce. Są jakby troszeczkę od nas w innym miejscu. Są tak jakby przesunięci w tych przestrzeniach. Więc tu naprawdę dużo nas jest. Ale jak się dowiesz, ile nas jest, to ludzie mogą się wstydzić kąpać w swoich własnych domach, tak? Nie, to już żart, przesada. To nie ma tak naprawdę znaczenia. Tu nie chodzi, Afro, czy szukasz odpowiedzi, czy nie. Tu chodzi o to, o coś innego, o to, co się dzieje wewnątrz, co jest ciche. Więc to, co robimy teraz, to między innymi tworzymy przestrzeń, w której pewne rzeczy zachodzą. Oczywiście zgodnie z pełnymi zasadami szacunku i wolnej woli. W każdym razie jest to przestrzeń, w której jest szansa i są możliwości. To jest najważniejsze. A po drugie, to co robię ja teraz, dzielę się pewnymi informacjami, pewnymi doświadczeniami, opowiadam o pewnych rzeczach. Bo chcę, bo tak sobie wybrałem, bo mi to odpowiada, bo jest to fajną rzeczą do zrobienia na dzień dzisiejszy. Ta wiedza była kiedyś znana, dzisiaj jest nieznana, mało znana. Ludzie gadają bzdury na całą masę różnych tematów. Więc doszedłem do wniosku, że fajnie jest się podzielić tą wiedzą albo pewną częścią tej wiedzy z ludźmi. I tak. Część w to uwierzy, część nie, część to będzie akceptować, czy próbować, tolerować, będzie zainteresowana, część nie i tyle. Ale nie o wiedzę tu chodzi. Znaczy wiedza jest wiedzą, o wiedzę chodzi, ale chodzi o coś więcej. Jesteśmy aniołami i tak naprawdę tu nie chodzi o, tu nie mamy sobie pomagać, mamy żyć i cieszyć się życiem i tworzyć je, będąc tutaj.
często razem. Ale nie chodzi o to, żeby tworzyć grupy czy kościoły. O, Jezus na przykład. Jezus nigdy nie tworzył kościołów. A wielu ludzi mówi, że Jezus stworzył kościół. Nigdy nie stworzył żadnego kościoła. Nigdy nie, w ogóle mu nie wpadło do głowy, żeby tworzyć jakieś kościoły. I ja mówię to dzisiaj tak na wprost. Nie chodzi o to, żeby tworzyć jakieś społeczności, ugrupowania i tak dalej. Chodzi o to, że droga mistrzów jest drogą samotnika. To nie jest droga, gdzie ludzie w grupie przechodzą. Nigdy tego tak nie było. To jest samotna droga, nawet jeśli teraz masówkę mamy na całej planecie, to mimo wszystko każdy i tak indywidualnie to przez to przechodzi, samotnie. Kościół wypromował, no tak, no, coś w tym jest. Aga, wum, ta, a wewnątrz się dzieje i szukam odpowiedzi, co to, to ty się tam dziejesz, to jest prawidłowa odpowiedź, prawdziwa, właśnie tak, to co się dzieje w nas, to jest to, czym jesteśmy. To my się tam dziejemy. No. Tyle tylko pytanie, czy ta odpowiedź cię satysfakcjonuje. Większość ludzi nie będzie usatysfakcjonowana taką odpowiedzią. Dlatego nie, bo na drodze mistrzów nie chodzi. Na drodze droga mistrzów nie jest, to nie są piaskownice. To nie jest piaskownica. Widzicie, to fajnie wam teraz powiem. Piaskownice, czyli te wszystkie fajne rzeczy, które ludzie dostali do zabawy. I w tych piaskownicach są rytuały, są różne rzeczy, człowiek musi pewne rzeczy zrozumieć, są pewne zasady, pewna i tak dalej, cała masa różnych rzeczy, to cała sztuka. I każda szkoła ma tego więcej lub mniej. I to się tak robi. Ludzie mogą sobie tłumaczyć, mogą robić różne rzeczy wedle jakiegoś planu. Ale to jest piaskownica, to do niczego nie prowadzi, to jest tylko zabawa. Droga mistrzów, na drodze mistrzów chodzi o zaufanie sobie. Jeśli będziesz wiedzieć wszystko i będziesz potrafiła wszystko zrobić sama, to gdzie tu miejsce jest na zaufanie? Ale najfajniejszą rzeczą jest to, że Bóg, żaden mistrz nie wie wszystkiego i bardzo dobrze, że nie wie, no bo nie wie, bo na początku chciał wiedzieć, a potem okazało się, że nie był w stanie wszystkiego odkryć i całe szczęście, bo wtedy go to zmusiło do tego, żeby zaufać sobie. I w końcu mistrz zaufał sobie. I to doprowadziło go do wolności. Zrobiło się w jego życiu coś, co sprawiło, że stał się wolny. I efektem ubocznym tego, co się wtedy wydarzyło z nim, było to, że on przestał w ogóle szukać, próbować zrozumieć to, co się w nim dzieje. Dlatego jak mistrza zapytacie, mistrzu, jak to zrobiłeś, jak to zrobić? To mistrz wam powie, nie wiem, nie mam pojęcia zielonego. Bo i to w ogóle nigdy nie obchodziło. Znaczy był czas, kiedy mistrz chciał wiedzieć, ale nie dostał odpowiedzi, nie wszystkie. Pewne dostał, a pewnych nie. To też zależy, jakie jest pytanie zadane i czego się to pytanie tyczy. Ogólnie rzecz biorąc, na drodze mistrzów nie masz ty robić. Ty tak naprawdę nie działasz na tej drodze mistrzów. No chyba, że chcecie pracować, stworzyć chcecie. Myślicie, że raj jest podobny do tego świata, w którym trzeba pracować. I tam wszyscy mistrzowie pracują. Bo wykonać cokolwiek chcą, to muszą pewne rzeczy zrobić. Nie. Tam chcesz i po prostu to się zaczyna dziać samo. Dzieje się samo. Nikt tam się nie pyta, to jest szkoda na to czasu, strata czasu. To jest tak, jak spotykasz ludzi zaczytanych w książkach filozofów. Ja się pytam, ja takich ludzi spotykałem wielu. I rozmawiałem z tymi ludźmi
Część z tych ludzi nawet wiedziała, nawet znała temat całkiem porządnie, ale z książek, czyli tacy teoretycy. I oni wiedzieli, mieli tą wiedzę, ale byli teoretykami. Nigdy nie robili tego praktycznie. I jak zacząłem opowiadać, dzielić się pewnymi rzeczami, pewnymi rzeczywistościami z tymi ludźmi, to ci ludzie się bardzo przerazili. Poważnie widziałem strach w tych ludziach i nie rozumieli tego. Mieli wiedzę, ale się tego bali. Nie rozumieli tego. Tak naprawdę ta wiedza nic im nie dała. To było kłamstwo. Dlatego nie chodzi o sprzedawanie wiedzy. Wiedza jest fajna do pewnego momentu i ona pewne tematy dotyczące tego życia, tak. Ale jeśli chodzi o drogę mistrzów, to nie. Tu wiedza jest mniej istotna. Tu tak naprawdę nie ma wiedzy. Bo tu rzeczy są tak proste, że właściwie nie mam mowy o... Nie da się tego opisać w jakikolwiek sposób. To jest prostota. Prostoty nie da się opisać. Przestaje być prostotą w momencie, kiedy próbujesz ją wytłumaczyć. Nie jest proste, dlatego wielu ludzi na przykład ma do mnie pretensje, że raz mówię tak, a raz mówię tak i to jest w konflikcie. Jak to możliwe? Ja odpowiadam, tak się dzieje w momencie, kiedy próbujesz opisać prostotę. Podajesz pewne przykłady, pewne przypowieści, ale one sobie mogą zaprzeczać, jeśli będziesz patrzeć na nie w liniowy sposób, z poziomu głowy. To nie o to chodzi. Więc to nie jest ten świat. Zadajecie pytania. To nie o to chodzi. Mistrz ma zaufać, dlatego na pewne pytania nie będzie miał odpowiedzi. Nie dostanie odpowiedzi, ponieważ mistrz nie jest w stanie zrobić pewnych rzeczy sam. I szkoda czasu na zadawanie pytań i odpowiedzi na te pytania, ponieważ to się dzieje samo. Jak się dzieje, jak się tworzy pewne rzeczy, jak mistrz staje się, wskakuje na i staje się wolny. Tego mistrz nie robi i nigdy nie musiał, nigdy nie oczekiwano od ludzi, że będzie musiał to zrobić. A właśnie problemy mistrzów na drodze właśnie są takie, że mistrzowie próbują to we wszelki sposób to zrobić. Tak im bardzo zależy na tym, żeby to wykonać. I nie udaje im się. Dlatego nie mogą tego zrobić. I muszą sobie zaufać. Zaufać sobie. I wtedy to dopiero zaczyna działać. I o co tu chodzi dokładnie? Joanna, czy nie będąc na drodze, a oddychając, można pozbyć się padaczki? Tak, można. Jak najbardziej. Mistrzowie są koloru złotego. Może tak, może nie. Różni są mistrzowie i mają różne kolory. Cynamonowy. Pewnie tacy też są, tak. Być może. Ewa, Jacku, jak od czego zacząć pokochać samego siebie? Od pokochania siebie. Ludzie często kochają kogoś za coś, na przykład za dobroć i tak dalej, ale samemu pokochać za nic to trudna droga. No właśnie, za nic pokochaj siebie. To jest najprostsza rzecz. Czemu nie? Czemu trudna droga? Tu nie chodzi o to, że coś musisz zrobić. Kochanie to nie jest jakieś działanie, które musisz zrobić. Czym jest kochanie? Czym jest miłość? To jest stan. I albo jesteś w tym stanie, albo nie. To jest stan prostoty do samego siebie. I tyle. Akceptacja, szacunek. Tak najprościej. Po prostu dobrze jest się czuć we własnym towarzystwie. Przypomnieć sobie trzeba ten stan, jak ktoś nie pamięta. Taki stan z dzieciństwa na przykład. To wtedy myślę, przypomnieć sobie jakieś fajne historie. Właśnie takiego życia bardzo dawne.
Wtedy się nie kocha za coś. Jak się kocha innych, też nie do końca za coś. Kiedy powstaje pewne uczucie. Właśnie do tego należałoby się wrócić. A kochanie za coś to już nie jest kochanie, to jest interes, to jest biznes. To jest nic z miłością, to już nie jest związane. To jest bardziej człowiek jest wdzięczny, bo coś dostał. A to nie jest miłość. Jak to ja obcego mam w środku, pełza, gryzie, pali, zamraża. Do Rzymu prowadzą wszystkie drogi, ale Rzym to nie jest wolność. Rzym to jest pustynia. Rzym jest na pustyni, ogólnie rzecz biorąc. Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu, na pustyni. Czyli do tego miejsca, w którym można się zatracić, ale można też wygrać. I do celu prowadzi też wiele dróg, jak najbardziej. Lidia. Pytanie o sen, wizja, mistyczne doświadczenia. Jakie znaczenie ma twoim zdaniem płonący krzew? Coś takiego jak widział Mojżesz. Widziałeś coś takiego? Płonął u ciebie krzew? Ogień. To jest przede wszystkim ogień. Jakaś moc, siła. Tak bym to określił. Płonący krzew. Ale to może być też powiedzmy no coś się spala, a nie, to płonie, to nie się nie spala, po prostu płonie. Czyli chodzi o ogień, bo Mojżesz widział ogień, płomień. To, co się na głowie pali, często można do tego samego. My też takim jesteśmy rodzajem krzewu, który się płonie cały czas. I to tak naprawdę Mojżesz widział. Mojżesz poczuł ogień, który płonął mu, kiedy był na górze, na szczycie. A to zostało tak opisane. On nie powiedziałby, bo tego by nikt nie uwierzył albo by nie przepisał. Wzięliby go za wariata prawdopodobnie. A zresztą to były jego własne doświadczenia. Ktoś go spisał, czy on to spisał. Ale spisał to w taki sposób, żeby to zostało w jakiś sposób zaakceptowane. Nie mógł tego w bezpośredni sposób nazwać, bo to nie przyjęłoby się. Ktoś by to odrzucił. Albo nie wiedział, o co chodzi. O, Mruczek bardzo fajnie napisał, tak się kocha dzieci za to, że są. Dokładnie, to jest to. No, 23:30. Wojciech. Przed wejściem na Drogę Mistrzów. Rąb drewno i noś wodę. Po wejściu na Drogę Mistrzów. Rąb drewno i noś wodę. A później usiądź i odpocznij. Tak, wiedziałem, że istnieje coś takiego jak ciemni, wtedy tak ich nie nazwałem. Wtedy troszeczkę inaczej do tego podchodziłem. Bardziej tak jak większość ludzi. Albo tak w połowie. Powtarzające się koszmary senne, czy to twoje demony? Może tak być. Jak najbardziej. To jest związane z tym centrum tutaj najczęściej. To może być cała masa różnych innych rzeczy, ale to u większości ludzi to jest najbliższe prawdy. Też może być to demony, nasze demony ogólnie, innych ludzi także. Jeśli mamy z kimś tam coś tam, nie wiem, na pieńku. Tak to może działać.
Nie pamiętam jak. Ja ich nie definiowałem. Nie nazywałem ich wcześniej. Nie, to nie było dla mnie znaczące. Wiedziałem tylko, że jest ta strefa cienia, że tak powiem. Ale jakoś oni mnie tak nie w zupełnie w innych tematach byłem. Nie angażowałem się w tamtą stronę. Ciemniłowcy to nie są reptile czy drako. Ciemniłowcy to są ludzie. To są ludzie. Nie ludzie w zasadzie już, ale wyglądają jak ludzie. Więc ciemniłowcy dotyczą tylko ludzi. Nikogo więcej. A reptile nie są ciemnymi łowcami. Drako też nie. To są inne cywilizacje. Inne gatunki. Z innych części tego wszechświata. Więc ciemnych tego sformułowania nie używam do nikogo innego, jak tylko do ludzi, którzy się po prostu spalają na tej drodze, na tej drodze i tyle. Tylko ludzi to dotyczy. Poza tym reptile i drako to są drako nie. Reptile są wcielonymi. Reptile? W zasadzie to trudno powiedzieć, bo i jednych i drugich się tak nazywa. Ale nieważne, no. Dobra. Język polski jest trudny. To trudny język. No, tu Black dobrze napisał. Dobra, będziemy kończyć. Nie ma już więcej pytań. Zresztą już zaraz północ będzie i tak dalej. Kolejny dzień, poniedziałek, nowy tydzień. Więc będziemy powoli kończyć. A właściwie będziemy kończyć. Tak więc wszystkiego dobrego. Trzymajcie się. Miłej nocy, spokojnych snów. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. I zapraszam na kolejny film. Niebawem. Na koniec ten sam utwór. Hej. Aklım yitirmiş divane miyem? Aşkım ile avunurum. Allahu Allah. Allahu Allah. Allahu Allah.
Allahu Allah.